Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje przesłuchanie pana Mateusza Szczurka, byłego ministra finansów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się przed komisją postępowaniu. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Pan poseł Konwiński i pan poseł Smoliński. No to pan poseł, tak? Bardzo krótko, panie przewodniczący. Chciałem wnieść o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt. Złożenie zawiadomienia do prokuratury przez komisję w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę interesu publicznego, wskutek czego Skarb Państwa stracił i traci na rzecz szarej strefy lub grup przestępczych kwoty pomiędzy 12 a 35 miliardów złotych rocznie. To nie są moje wyliczenia, to są wyliczenia, które przedstawiał publicznie minister Skiba. Chodzi o niewprowadzenie centralnego rejestru faktur, który był wielokrotnie zapowiadany przez przedstawicieli obecnego kierownictwa MFU, Ministerstwa Finansów. Dzisiejszy świadek w październiku 2015 roku mówił, że potrzebuje na to wprowadzenie centralnego rejestru faktur rok. Również takie wypowiedzi były ministra Skiby. Póki co centralnego rejestru faktur nie ma i bazując na tych wyliczeniach ministra Skiby, to jest między 12 a 35 miliardów złotych rocznie, czyli do końca 2019 roku możemy mówić o kwocie 100 miliardów złotych. W związku z tym na podstawie wiedzy, którą mamy z toku prac w komisji dotychczasowych, jak ważne jest to rozwiązanie, jak bardzo uszczelnia system podatkowy, jest tu powszechna zgodność świadków, którzy wcześniej zeznawali przed komisją, wydaje mi się zasadne złożenie takiego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych w związku z niewprowadzeniem centralnego rejestru faktur, który, jak ja powiedziałem, minister Skiba zapowiadał, że powstanie w ciągu roku. Póki co go nie ma. Ja występowałem z zapytaniem w tej sprawie, to już z państwem się tym dzieliłem. Był problem z odpowiedzią przez MF, na jakim etapie są prace. Dziękuję bardzo. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o tych 8 latach i pojawia się ta kwota 250 miliardów złotych jako cała luka, to tu mamy do czynienia i to, tak jak powiedziałem, nie są moje słowa, nie moje wyliczenia, z kwotą 100 miliardów złotych przez te ostatnie 3,5 roku w związku z niewprowadzeniem centralnego rejestru faktur. Dziękuję bardzo. To ja może najpierw jako głos w dyskusji nad tym punktem porządku obrad, nad wnioskiem mojego uzupełnienia. No, pan poseł w tym wniosku, znaczy w jego uzasadnieniu, w argumentacji, którą buduje, no, dopuszcza się daleko idącej manipulacji, ponieważ oparty jest on na takiej absolutnie fałszywej tezie, jakoby centralny rejestr faktur był jedynym możliwym działaniem uszczelniającym system podatkowy. Faktycznie w początkach tej kadencji był to jeden z proponowanych do wdrożenia rozwiązań uszczelniających. Akurat szybciej wprowadzono inne rozwiązania, można powiedzieć w pewnym sensie komplementarne czy alternatywne, które ten pierwszy znaczący ruch uszczelniający wykonały i niejako skonsumowały to potencjalne uszczelnienie. Ono zostało już wykonane, a prace nad centralnym rejestrem faktur w związku z tym, ponieważ te inne udało się szybciej i z bardzo dobrym efektem wprowadzić w życie, no, jako mniej pilne, jako taki element uzupełniający do budowania już kolejnego elementu do tego budowanego systemu uszczelniającego, trwał dłużej. Natomiast to jest tylko głos w dyskusji, którą myślę, że też warto sobie odbyć, dlatego ja jestem skłonny dopuścić ten punkt do porządku obrad. Tylko że ponieważ tą dyskusję trzeba będzie odbyć, no to w punkcie drugim po przesłuchaniu. Czy jakieś jeszcze w tej sprawie jakieś głosy? Tak, no gdybyśmy tym torem rozumowania szli, to powinniśmy złożyć zawiadomienia w stosunku do wszystkich działań poprzedniego rządu, który wprowadzał wiele rozwiązań po 2 czy po 3 latach. No, po 8 się zdarzało, niektóre po albo 8, w ogóle. Tak, to Najwyższa Izba Kontroli też w swoich raportach wyraźnie na to zwraca uwagę, że rozwiązania były wprowadzone z bardzo dużym opóźnieniem. No skoro zaraz będziemy przesłuchiwali pana ministra, skoro w ciągu roku można było ten centralny rejestr faktur wprowadzić, to dlaczego go nie wprowadzono w poprzedniej kadencji, kiedy było 8 lat czasu, tak? Myśmy wprowadzili wiele innych rozwiązań i te wyliczenia, które być może kiedyś były aktualne, w tej chwili są nieaktualne, ponieważ luka została obniżona w sposób drastyczny i na pewno już brak centralnego rejestru faktur nie powoduje takiej możliwości oszczędności, o których była mowa kilka lat temu. To są też dane obiektywne, więc absolutnie nieprawdziwe wnioskowanie. Natomiast też nie mam nic przeciwko temu, tylko wtedy powinniśmy też rozszerzyć na wiele innych działań poprzedniej władzy.
Dobrze. Jeszcze w tej sprawie tego punktu to sekundę, bo tu cały czas przy tym punkcie jesteśmy. Pani poseł, proszę. Ja pragnę tylko zwrócić uwagę na fakt, że rzeczywiście centralny rejestr faktur jest tą metodą najbardziej skuteczną i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Przesłuchaliśmy tutaj przed komisją wielu świadków i nikt zapytany o centralny rejestr faktur nie miał negatywnej opinii co do tego narzędzia walki z przestępczością VAT-owską. Nawet wręcz przeciwnie, niektórzy mówili, że to byłaby taka wisienka na torcie, a więc narzędzie na pewno najbardziej skuteczne. I to opóźnienie, które mamy dzisiaj, jest po prostu nieuzasadnione. Trudno nawet dociec, dlaczego jest taka opieszałość z wprowadzeniem czegoś, co byłoby najlepsze i tak jak mówię, powtarzam, wszyscy, którzy stawali tu przed komisją, pytanie o to zagadnienie, mówili, że jest to najlepsze narzędzie, jakie może być do walki z przestępczością VAT-owską. Natomiast wrócę jeszcze, bo dużo kontrowersji budziła rzeczywiście to odwrócony VAT. No tutaj mieliśmy nie takie jednoznaczne stanowiska. Pamiętamy, nawet profesor Modzelewski, ojciec ustawy VAT-owskiej, mówił, że akurat odwrócony VAT nie jest dobrą metodą, a więc proszę nie porównywać jednego narzędzia z drugim narzędziem. To, co jest rzeczywiście teraz, no warto się przyjrzeć, czy rzeczywiście zgłosić zaniechanie tego rządu do wprowadzenia czegoś, co przyniosłoby efekty. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Znaczy po pierwsze niestety pani poseł pewnego nadużycia w swojej wypowiedzi się dopuściła, ponieważ powiedziała, że wszyscy świadkowie stwierdzili, że to jest najlepsza metoda. Otóż jest to jedna z kilkudziesięciu metod i każdy i pewnie nie było świadka, który mówiłby, że to jest metoda zła. Natomiast tego, że to jest najlepsza akurat, no to może jakiś jeden się trafił, co tak uważał, choć oczywiście wtedy pojawia się duże pytanie, skoro tak uważał, a pełnił funkcję ministra czy wiceministra finansów, to czemu tej metody nie wprowadził wtedy, kiedy tę funkcję pełnił, skoro miał taką najlepszą metodę pod ręką. Natomiast jeszcze raz i na tym będę kończył tę dyskusję, bo przypominam, że to nie jest dyskusja ad meritum tego wniosku, tylko tego, czy rozszerzyć ten porządek obrad o ten punkt. I właśnie ponieważ wymaga ten punkt dłuższego przedyskutowania, to właśnie tej dyskusji teraz chcę uniknąć, żeby nie opóźniać przesłuchania i nie przetrzymywać tu świadka w roli biernie przysłuchującego się naszej wewnętrznej dyskusji. Jeszcze raz tylko chciałem przypomnieć, żeby te słowa tutaj padły i żeby to nie było jakby no nieskontrowane, że wprowadzono szybciej cały szereg innych rozwiązań, również rozwiązań informatycznych, chociażby system STIR, który tu akurat o niewprowadzanie systemu STIR można nie mieć pretensji do poprzednich rządów, ponieważ jest to system nowatorski, taki no przełomowy, który od Polski inne kraje mogą się uczyć i adoptować tego, jak to wygląda, który pełni funkcje komplementarne i w znacznej mierze to główne uszczelnienie po prostu już się dokonało. Więc trzeba było szybko i skutecznie zerwać te najniżej wiszące owoce, ściągnąć do budżetu państwa dziesiątki miliardów, a teraz można również w postaci Centralnego Rejestru Faktur myśleć o takim uzupełnianiu tego systemu, o tym, żeby do tego celu dążyć i już te może nie dziesiątki miliardów, ale setki milionów ekstra jeszcze uzyskać. To tyle. Pan poseł ma wniosek formalny, proszę. Tak, ja mam wniosek formalny do ekspertów i też do komisji. Czy w związku z tym, że komisja swoim zakresem obejmuje okres od listopada 2007 roku do grudnia 2017, czy możemy podejmować uchwałę co do okresu, który nie jest przedmiotem obrad komisji? Bo to jest już czas, który jest poza zakresem działania komisji. Czy możemy w tym zakresie podejmować uchwałę? Bo każdy indywidualnie takie zawiadomienie może złożyć. Natomiast czy możemy taką uchwałę podjąć? Mówiąc krótko, czy nie byłoby to wykroczenie poza uchwałę? Odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, ze względu na zasygnalizowany czas, który jest przedmiotem badania komisji, rzeczywiście byłoby to wykroczenie poza uchwałę. To jest pierwsza okoliczność. A druga to jest taka, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie dotyczy okresu 2007-2015 i wobec tego decyzje dotyczące jakichś czynów, zaniechań ewentualnych, które miałyby mieć miejsce
miejsce po tym okresie, no nie są przez komisję zbadane. Wobec tego jest to, są to informacje, które są niezbadane i trudno, żeby komisja podejmowała uchwały w sytuacji, kiedy nie dysponuje wystarczającym materiałem dowodowym, bo to są informacje świadka, że to byłoby tak bądź inaczej. I każdy sposób, każda osoba może takie zawiadomienie złożyć, ale nie komisja w tej sytuacji. Dziękuję. Dobrze, to mimo wszystko jestem skłonny ten punkt przyjąć do porządku obrad, go rozstrzygniemy w tym punkcie, w punkcie drugim, że tu broń Boże nie ma jakiegoś zakazu czy niechęci do tego, żeby te sprawy badać. Ja tylko już kończąc, już nie dopuszczę więcej głosów w tym punkcie, bo wiem, że pan poseł ma jeszcze inną propozycję. Dodam, że istotą tego wpływu uszczelniającego Centralnego Rejestru Faktur jest zbudowanie bazy danych całości transakcji, na której można prowadzić analitykę, typować, meczować transakcje, patrzeć. I tą rolę w istocie spełnia JPK z automatycznym raportowaniem, połączony z systemem STIR, który pozwala jeszcze na etapie transakcji bankowych podejrzane transakcje zatrzymywać, i to funkcjonuje. Pan poseł miał jeszcze wniosek. Proszę. Ja chciałbym jeszcze, żebyśmy w drugim punkcie przyjęli jeden z wniosków dowodowych, to jest wniosek do ministra finansów o przedstawienie danych dotyczących podatku akcyzowego. Przedstawię go szczegółowo już, jeżeli będziemy go przyjmować w drugim punkcie. Wydaje mi się, że ten wniosek może być niekontrowersyjny i nie wymagać dyskusji, więc jak pan poseł jeszcze dosłownie dwa słowa więcej powiedział, tak, to myślę, że będziemy mogli go od razu przyjąć. Wnoszę o wystąpienie ministra finansów wniosku o przekazanie do komisji następujących rodzajów danych dotyczących obszaru podatku akcyzowego w formule edytowalnego arkusza MS Excel, i tu dane o dochodach w podatku akcyzowym z podziałem na wyroby i miesiące w poszczególnych latach 2007-2015, dane dotyczące kwot ujawnień wyrobów akcyzowych w poszczególnych latach za okres tym, tak samo z podziałem na grupy asortymentowe, papierosy, alkohol, tytoń, susz tytoniowy, ustalenie kontroli przeprowadzonych w latach, o których mowa, dane dotyczące działalności Urzędu Kontroli Skarbowej w tych latach i zestawienie kontroli dotyczących wyrobów akcyzowych w poszczególnych półroczach w okresie 2007-2015, tu jest 21 podpunktów, szczegółowe zestawienie potrzebne moim zdaniem nam do tego, żebyśmy też w zakresie akcyzy mieli co najmniej taką samą wiedzę jak w zakresie podatku VAT. Dziękuję. Czy do tego punktu jakieś uwagi? Nie widzę, sprzeciw. W związku z tym uzupełniam go jako... To wprowadzę go jako punkt pierwszy, w związku z czym przechodzimy do punktu pierwszego. Przyjęcie tego wniosku. Czy są jakieś uwagi, sprzeciw? Nie widzę. Wniosek został przyjęty. I tym samym przechodzimy do punktu drugiego, czyli przesłuchania, a dyskusja nad wnioskiem będzie w punkcie trzecim. W takim razie według nowej kolejności punktów. Przystępujemy do punktu drugiego. Przesłuchania pana Mateusza Szczurka, byłego ministra finansów. Na wezwanie komisji stawił się pan Mateusz Szczurek zgodnie z treścią artykułu 11d ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. W związku z artykułem 233 paragraf 2 kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania. Czy zrozumiał pan treść pouczenia? Zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ustęp 1 i 2 oraz artykułu 17 ustęp 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Prawo uchylenia się do odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy jest pan osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Prawo żądania, aby przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Prawo odmowy zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem, umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi, jest nieistotne bądź niestosowne. Prawo złożenia wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 albo artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. W dalszej kolejności na podstawie artykułu 11b ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej zwracam się do pana z zapytaniem, czy ustanowił pan pełnomocnika? Tak.
Dziękuję. Komisja nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego pełnomocnictwa. Proszę o podanie imion, nazwiska, wieku i zajęcia. Tak, świadek, nie pan mecenas. Mateusz Szczurek, lat 44, jestem wykładowcą akademickim. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania znane są komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżenia? Nie. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi teraz odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę za mną powtarzać. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 11i ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej, w związku z artykułem 171 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, może pan swobodnie wypowiedzieć się w sprawie będącej przedmiotem badań komisji. Czy chce pan teraz skorzystać z tego prawa? Tak, chciałbym skorzystać z tego prawa. Prosimy. Wysoka Komisjo, chciałbym zacząć od kwestii, która chyba za mało przebijała się podczas przesłuchań, które dotychczas miały miejsce. Coś, co jest być może oczywiste, ale powinno chyba wybrzmieć. Otóż niemal każde działanie w sferze publicznej ma swoje konsekwencje, ale ma też swoje koszty. Muszę podać dwa przykłady. Zwiększone wydatki społeczne, które są bardzo pożądane, zwiększają również dług z wszystkimi konsekwencjami tego. Podwyżka akcyzy na alkohol, paliwa może zwiększać bimbrownictwo i przemysł. I w obszarze działania komisji wiele działań uszczelniających może mieć, najczęściej ma, negatywne konsekwencje dla swobody działalności gospodarczej. Tak samo zwiększenie swobody działalności gospodarczej, ułatwienie jej może wpływać i często wpływa również na zdolność państwa do efektywnego ściągania podatków. Podać kilka przykładów. Domniemanie uczciwości podatnika, dbałość o płynność firm w kryzysie. Dużo było o tym w kontekście 2008-2009 roku. Wprowadzenie rozliczenia kwartalnego, metody kasowej, ulgi dla złe długi, ułatwień dla zaufanego podatnika, szybszych zwrotów podatków. Wszystko to z jednej strony ułatwia działalność gospodarczą, pozwala na zwiększenie ilości miejsc pracy, a jednocześnie utrudnia egzekucję i czasami może przesuwać dochody czy zmniejszać w danym roku dochody Skarbu Państwa. Szybkość rejestracji firmy, szybkość nadania NIP-u z 3 do 1 dnia dla prywatnych osób, z 14 do 3 dni dla firm, to wszystko co robiliśmy. Odstąpienie od trybu decyzji administracyjnej, przejście do łatwiejszego trybu, zwiększony limit obrotu do 150 tysięcy, uproszczona ewidencja. Wszystkie te czynniki mogą wpływać także na łatwość ściągania podatków, ale tak jak na przykład krytykowany przez profesora Modzelewskiego brak wymogu składania wybranych, składania podpisu na każdej fakturze, bardzo ułatwia działalność gospodarczą. I coś, co chyba nie padło wystarczająco jasno na poprzednich posiedzeniach. Uszczelnianie systemu podatkowego jest bardzo ważną funkcją rządu. Ściąganie podatków jest jednym z kluczowych działań Ministerstwa Finansów i rządu. I bez tego nie ma sprawnego państwa. Ale jednocześnie nie jest to jedyny priorytet. I on nie powinien być jedynym priorytetem. Nie wolno ignorować również innych. Znaczy, Wysoka Komisja przez swoją konstrukcję może sobie, proszę wybaczyć tutaj no, jeździeckie porównanie, może sobie pozwolić na założenie klapek na oczy i patrzenie tylko na jeden wycinek rzeczywistości, jeden wycinek obowiązków rządzących,
ale nie wolno ignorować także innych elementów, takich jak ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej. Gdyby można to było robić, to w imię dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego mielibyśmy cyfrowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a Generalna Dyrekcja Krajowych Dróg i Autostrad byłaby przesłuchiwana, dlaczego jeszcze autostrady nie są zamienione na bajora. I ten priorytet ułatwiania działalności gospodarczej był bardzo wysoko wśród tego, co robiła zarówno obydwa moje rządy, których miałem przyjemność służyć. I przypomnę, że rządy Platformy Obywatelskiej i PSL rozpoczynały się w sytuacji, w którym Polska w rankingu łatwości płacenia podatków była na 142 miejscu. Tak było w 2007 roku. 142 miejscu. Myślę, że w tej sali nie byłoby łatwo znaleźć osoby, która byłaby w stanie wymienić 142 kraje. A tyle było lepszych od nas w rankingu łatwości płacenia podatków według Banku Światowego i PwC. Nie byliśmy ostatni, co może wydawać się zaskakujące. W 2007 roku gorsze było Zimbabwe, Gwinea, Sierra Leone i piękny kraj skądinąd, Tadżykistan. W ciągu tych lat, w których PO i PSL było u władzy, do 2015 roku naszą bezpośrednią konkurencją stały się Niemcy, Francja, Belgia i Polska przesunęła się na miejsce 47. Tak było w 2015 roku. To pokazuje, że priorytet ułatwiania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców był traktowany poważnie i przynosił skutki. Od tego czasu te priorytety się ewidentnie zmieniły. Przez ostatnie dwa lata zdążyliśmy się cofnąć już o ponad 20 miejsc na 69. To jest najnowsze liczby z 2017 roku. I nic dziwnego, że inwestycje, które przekraczały 20% PKB, teraz są najniższe od ponad dwóch dekad. Czy ten dylemat i czy koszty działań uszczelniających z jednej strony i ułatwiania działalności gospodarczej z drugiej są nie do uniknięcia? Czy jesteśmy skazani na takie wahadło w gruncie rzeczy, tak? Dociskanie śruby, luzowanie, kiedy sytuacja staje się już nie do zniesienia dla przedsiębiorców. Ten dylemat szczelność i łatwość działalności gospodarczej, on na szczęście jest rozwiązywalny w pewnym zakresie. I wymaga on po pierwsze skuteczności, efektywności przede wszystkim kontroli skarbowych. Do tego służy informatyzacja, algorytmy przestępstw, specjalizacja, grupy zadaniowe, kontrole koordynowane, dobre typowanie do kontroli, po to, żeby nie zawracać głowy przeciętnemu podatnikowi. I dlatego też czas działania znikającego podatnika w 2005 roku to przeciętny czas to był 11 kwartałów, w 2014 roku ten czas, kiedy przestępcy mogli sobie hulać, spadł do jednego kwartału. To wszystko wynika przede wszystkim z operacyjnych możliwości kontroli skarbowej i resortu finansów. 90% skuteczności typowania. To wszystko jest możliwe dzięki właściwej organizacji z jednej strony, informatyzacji z drugiej. Drugim elementem, który pozwala na połączenie szczelności i łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, w ogóle funkcjonowania w systemie podatkowym, także osób prywatnych, stanowią ułatwienia dla podatnika, które zachęcają do płacenia. Centra obsługi, asystent podatnika,
informacja, rzetelna informacja, centra kompetencyjne, które dają pewność, że ona będzie taka sama dla każdego podatnika. Wypełniony wstępnie PIT, który teraz rozwinął się do EPIT-u i bardzo dobrze. Instytucja zaufanego podatnika. To wszystko, co można sumować przez hasło, którym administracja podatkowa przyjęła w 2015 roku, pomagamy płacić podatki. I kolejnym elementem, który pozwala na pogodzenie tego dylematu szczelność, łatwość działalności gospodarczej, jest przewidywalność i jakość tworzonego prawa. I to chyba jest dobry moment, żeby, nie czekając na pytania, które byłyby i tak niechybne, odnieść się do kwestii dotyczących klimatu. Nie jestem w stanie oczywiście komentować notatek, czy dyskusji, które krążyły pomiędzy pracownikami departamentów Ministerstwa Finansów. To, do czego ja się mogę odnieść, to jest rozmowa, którą przeprowadziłem z ministrem Nenemanem oraz minister Kulikowską na podstawie notatki z propozycjami uszczelniającymi, bardzo dobrymi propozycjami. I chyba dobrze jasno tutaj powiedzieć, co na tym spotkaniu padło i na podstawie czego dalsze decyzje czy działania w Ministerstwie Finansów były prowadzone. Otóż notatka, jak Państwo wiecie, bo to było już dyskutowane na wielu przesłuchaniach, zawierała kilka działań o charakterze o horyzoncie długofalowym, kilka o horyzoncie krótkofalowym i dobrze chyba je wymienić. Pierwsze działanie długofalowe, wprowadzenie jednej stawki VAT. No, można mi zarzucić, że źle odczytałem klimat do możliwości wprowadzenia czy dyskutowania wręcz takich zmian. Być może przewodniczący Horała, prawda, może poseł Konwiński nawet są wielkimi zwolennikami zwiększenia VAT-u na chleb do 18%, bo pewnie jedna stawka była taka, ale moje odczytywanie klimatu politycznego dla tego rodzaju zmian, które nawiasem mówiąc Ministerstwo Finansów zawsze się popierało, to nie jest żadna tajemnica. Bo moim zdaniem akurat prowadzenie polityki wyrównującej dochody przez politykę różnicowania stawek VAT nie jest najlepszym pomysłem. Moja ocena politycznych szans przeprowadzenia czy dyskutowania takich spraw była bardzo negatywna. Dalej, centralny rejestr faktur, dyskutowany już dzisiaj nawet, system online dla kas rejestrujących, rozszerzenie wglądów w rachunki bankowe. Wszystkie te elementy, te szczególnie nawet te trzy następne, były i są bardzo potrzebne. Pracę nad nimi zleciłem kontynuować i intensyfikować, a jednocześnie warto przypomnieć, że ten jeden tylko z tych elementów został wprowadzony w życie w tej kadencji, to było w kwietniu 2018 roku. Ten rozszerzony wgląd w rachunki bankowe. Żaden inny nie wszedł w życie. Są też ocena braku szans sfinalizowania takich elementów nie może przeciwdziwić. No to pozostawia kwestię elementów krótkoterminowych i tutaj, no powiem jasno, nie było klimatu do strzelania z biodra ad hoc zmianami prawa, które ograniczają, wprowadzają nowe obowiązki wobec podatników, ograniczają swobodę działalności gospodarczej bez założeń i konsultacji prowadzonych porządnie. Notatka ta z 23 stycznia kończy się zdaniem z propozycją procedowania tej noweli bez założeń. Departament PT wystąpi do pana ministra, chyba nie do mnie, tylko do ministra Nenemana w przyszłym tygodniu. No więc wiedząc, jak poważnie traktowany jest przewidywalność i proces tworzenia prawa, nie miałem specjalnych nadziei, że zgoda na procedowanie
takich zmian bez założeń, w trybie przyspieszonym, bez konsultacji z podatnikami, z organizacjami przedsiębiorców i z, no, z wyborcami ma sens. A jednocześnie ten czas, zważywszy na dyskontynuację i to, że zbliżały się wybory, ten czas nie był zmarnowany. Poświęcony był też na konsultacje z krajami ościennymi, na doszlifowanie tych projektów. I znów warto przypomnieć, że ten pakiet został wprowadzony w życie, rzeczywiście. Ale kiedy? W grudniu 2016 roku, a więc 13 miesięcy w nowej kadencji. Tak? 13 miesięcy w porównaniu do 5, które pozostały być może jeszcze w tamtej kadencji podczas naszej rozmowy. I ostatnia wreszcie rzecz, zastanawiając się, jaki największy pożytek może być, taki publiczny pożytek z obrad Wysokiej Komisji. To chyba dobrze jest w tym momencie powiedzieć o tym, że nieprawidłowości w sferze VAT, w ogóle w podatku, to nie są tylko przestępstwa. To są także oszustwa podatkowe, szara strefa, cały ten obszar, który jest niestety ciągle jeszcze powszechny, a który nie jest związany z mafiami VAT-owskimi, ale jest związany z takim codziennym niepłaceniem podatku i uchylanie się od obowiązków obywatelskich przez zwykłych obywateli. I chciałem wykorzystać tą możliwość swobodnej wypowiedzi, żeby ten wzmocnić przekaz propaństwowy o znaczeniu płacenia podatków także przez zwykłego obywatela. Bo przecież większość luki VAT-owskiej, to każdy przyznaje, to nie są takie grube przestępstwa, ale to są niestety te oszustwa podatkowe czy małe niepłacenie podatków niejako, które dalej sumuje się do ogromnych kwot. Działania uszczelniające to nie jest tylko walka z przestępczością, bo to wymaga swoistych narzędzi prawa i tak dalej, ale także, tak jak już wspomniałem, wymówek niepłacenia podatków, elektronizacja, system wsparcia podatników, obsługa klienta, infolinie, jednolite interpretacje, takie sprawy jak obowiązkowe kasy fiskalne dla niektórych zawodów, radców prawnych i adwokatów. Mam nadzieję, że pan mecenas przyzwyczaił się do tego urządzenia już od czasu, kiedy je wprowadziliśmy. Edukacja i promocja płacenia podatków. Konkurs wiedzy o podatkach, loteria paragonowa, która była kontynuowana również przez następne rządy, konkursy filmowe, program nauczania w gimnazjum i szkole podstawowej, przecież w elementarzu do drugiej klasy, zanim on został zmielony, była lekcja także o płaceniu podatków. Próbowałem przekonywać do listu pasterskiego przedstawicieli episkopatu, tak? Bo to też jest ważne, dlatego że płacenie podatków dotyczy każdego z nas. No i bez płacenia podatków nigdy nie będzie silnej, zamożnej i sprawiedliwej Polski. I na tym chciałem zakończyć. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Dziękujemy i przechodzimy do zadawania pytań. Proszę świadka, no jakby jedno słowo nawiązania do tej fazy wypowiedzi wolnej, znaczy drobna korekta. W lutym 2015 roku do końca kadencji zostało 10 miesięcy, no 9, a nie 5, bo tak Siadek powiedział, że 5 miesięcy zostało, ale to tylko tak faktograficznie, bo kadencja nie kończyła się w lipcu w tamtym roku. Jeżeli chodzi o tezę co do większości luki VAT-owskiej, no różne opracowania komisja ma, no na przykład dyrektor Tratkiewicz, chociaż w tym wypadku występujący w roli raczej doktora Tratkiewicza, bo autora artykułu naukowego, który tu niedawno, jak wczoraj był przywoływany, szacował, że 40% luki mniej więcej, 43%, to są te oszustwa, wyłudzenia. To jeszcze przed nami, bo to przy ostatecznej redakcji raportu, myślę, że komisja będzie musiała przyjąć, no, ustalić, do którego z tych różnych opinii się przychyla. Ja osobiście przychylałbym się do opinii, że kiedy możemy mieć podejrzenie, że oszustwa odpowiadają za znaczącą, być może większościową część luki VAT? Otóż wtedy, gdy ta luka bardzo dynamicznie i szybko rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że te naturalne, powiedzmy, inne elementy luki, o których tu mówimy,
bankructwa chociażby, czy legalne optymalizacja podatków, czy wreszcie po prostu niepłacenie podatków, są w jakiś sposób zależne od wielkości gospodarki. No ten przysłowiowy hydraulik, który naprawia kran i nie wystawi za to paragonu i nie zapłaci VAT-u, no maksymalnie może nie wystawić, nie zapłacić VAT-u od wszystkich kranów, jakich naprawił, ale już od dwa razy więcej kranów no nie może. Tak? To jest naturalne ograniczenie tej wielkości luki, jaka może być wygenerowana przez zwykłe niepłacenie podatków. Podczas gdy w przypadku oszustw i wyłudzeń, no sky is the limit. To jest kwestia tego, ile razy tą karuzelą zdąży się obrócić, ile faktur lewych uda się wyprodukować. Nie ma tu żadnego naturalnego ograniczenia, podczas gdy każdego innego elementu, dla każdego innego elementu, tym naturalnym ograniczeniem no jest ten obrót gospodarczy, który jest. Można nie opodatkować ten obrót, który jest, no ale nie można nie opodatkować obrotu, który nie ma. Tymczasem tu się tworzy fikcyjne transakcje, których nie ma, więc można ich natworzyć dowolną ilość. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że luka wybucha, że rośnie bardzo dynamicznie, to moim zdaniem to taki już wkład w pracę nad końcowym raportem. Można przyjąć domniemanie, że najprawdopodobniej w przytłaczającej większości odpowiadają za to oszustwa, wyłudzenia właśnie typu karuzowego, czyli wyłudzenia podatku VAT, a nie niepłacenie podatku VAT. I przejdźmy w pytaniach do tej kwestii, no, której tutaj nie możemy pominąć, czyli tej niedoszłej, powiedzmy, nowelizacji przygotowywanej zimą 2015 roku, która się nie zmaterializowała. W dokumentach, jakie udało się zebrać komisji, takim pisemnym pierwszym śladem po tych pracach, to jest mail pana Jacka Kautę do pani Katarzyny Nowickiej z 7 stycznia 2015 roku. No, króciutki, więc przeczytam go całego. Kasiu, trzeba dzisiaj przygotować pismo do dyrektorów izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej z pytaniem o to, jakie branże objąć miesięcznym obowiązkiem składania deklaracji oraz propozycje ewentualnych innych propozycji legislacyjnych o charakterze uszczelniającym z terminem do przyszłego czwartku. To jest bardzo krótki termin, więc no, mamy już pismo dyrektora Tratkiewicza z następnego dnia, które właśnie no, konsumuje tą treść. Pytanie jest takie, czyja to była inicjatywa? Czy to pan zlecił, czy minister Neneman? Czy to była taka własna inicjatywa, o której pan już potem się dopiero dowiedział, jak już te propozycje były, czy jakoś pan zainicjował przygotowanie tych propozycji? Z pewnością moją, może zanim odpowiem na to pytanie, to muszę niestety odnieść się do odniesienia się pana przewodniczącego do tych 40%, o ile wiem. Ja tylko zwracam uwagę, że świadek zasadniczo odpowiada na pytania, a nie jakby odnosi się, ale tym razem. Tylko woli klaryfikacji. O ile wiem, ten szacunek i artykuł to nie był doktora Tratkiewicza, tylko doktora Poniatowskiego. I te 40% to zalecam sprawdzenie, czy przypadkiem tam nie ma podwójnego liczenia i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest. Przepraszam, że się wtrącę, tak, to jest artykuł Tomasza Tratkiewicza, tak jak już przedwczoraj wspominałem, w studiach ekonomicznych zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, numer 294 z 2016 roku. Co prawda dyrektor Tratkiewicz w nim się powołuje na wyliczenia pana Poniatowskiego, ale to jest zawarte w artykule. Ale pana dyrektora Tratkiewicza. Dlatego powołujemy się na artykuł, bo w tym artykule zawartym, tak jak mówię, w studiach ekonomicznych jest takie wyliczenie. Powołujemy się na wyliczenie pana Tratkiewicza, pan może powołać się na inne wyliczenie. Ale nie jest to jego wyliczenie, on cytuje czyjeś, a akurat rozmawiałem na ten temat zarówno z jednym, jak i z drugim panem zdania, bo jego, i żaden nie ma takiego, tego, który tego nie potwierdzi. Myślę, że warto, żeby jeszcze szanowna komisja podyskutowała ten temat z autorami, bo nie ma tam takich liczb. No tak, no i oczywiście kwestia procykliczności, już ja nie chcę męczyć wymęczonego tematu, ale najnowszy raport Komisji Europejskiej o Polsce, Country Report, wykres 3.1.2, który pokazuje olbrzymie wahania stosunku VAT-u do konsumpcji w zależności od tego, jaki jest output gap, czyli luka produktowa, stan koniunktury. Odnosząc się do, już odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, no oczywiście nie, bezpośrednio nie zlecałem pracownikom departamentu takich działań. One wpisują się w coś, co robiliśmy w bardzo intensywny sposób, także w ramach tego wspólnego grupy będącej wynikiem porozumienia z MSW i prokuraturą, jeśli chodzi o definiowanie
pożądanych zmian w prawie i potrzebnych rzeczy do wprowadzenia. Więc a czas, który został dany w poszczególnych urzędach, izbach czy UKS-ach na odpowiedź, no to już jest rzecz, z której no, trudno mi jest skomentować. Tak, ja nie wiem, dlaczego akurat w danym dniu ta odpowiedź ma być, a dlaczego nie, to już jakby nie, to oczywiste, natomiast no, danie tak krótkiego, czyli danie kilku dni na odpowiedź, no, jest ewidentnie przy tego rodzaju pracach bardzo krótkim terminem, więc jest to taką sytuacją, w której no coś bardzo pilnie trzeba szybko zrobić. No, wiadomo, że przygotowywanie propozycji legislacyjnych to czasem i to też przy różnych ustawach tutaj i nowelizacjach, które badaliśmy, to trwało miesiąc, dwa, trzy, cztery, a tu jest kilka dni na przesłanie tych założeń. Stąd moja ciekawość, czy to na przykład nie było tak, że to pan nadał taki wysoki, pilny priorytet? Jak rozumiem, nie. Pan nie inicjował, to była własna inicjatywa departamentu. Priorytet definiowania i pracy nad rozwiązaniami, które uszczelniają system podatkowy przy jednoczesnym nieograniczaniu swobody działalności gospodarczej możliwym oczywiście był cały czas, ale to, że to przyspieszenie pracy, to też nie była praca legislacyjna jeszcze, raczej badawcza w tym kwestii, wynikało jakby z wewnętrznej logiki departamentu i obiegu dokumentów, zakładam. Potem te prace toczą się dalej, spływają te propozycje. W mailu 23 stycznia, no czyli mija ile tam, dwa tygodnie i dwa dni, pan dyrektor Tratkiewicz kieruje do pana Jacka Kałdę, Beaty Rogowskiej-Rajda, z kopią do pani Anny Cyrańskiej, mówi, że trzeba przygotować projekt pisma o zwolnienie z założeń projektu ustawy. Pan o tym wspominał właśnie, no, że tu była propozycja, żeby bez oddzielnego procedowania założeń. W projekcie proponuje się również zmiany o charakterze uszczelniającym. Są one konieczne, na przykład z uwagi na alarmistyczne dane kontroli skarbowej. Blisko 8 miliardów wstępnych ustaleń w oszustwach VAT-owskich z 2014 roku. Powstaje taka notatka dla pana Jarosława Nenemana. Ona jest datowana 23 stycznia. Ona właśnie przedstawia te propozycje, o których też pan wspominał w swoim słowie wstępnym. Powstaje 25 lutego, czyli po miesiącu, projekt notatki na kierownictwo Ministerstwa Finansów, które no, w istocie no, jest trochę w innych słowach, ale zbieżna tematycznie, no, przedstawia te propozycje na kierownictwo. Czy między 25 stycznia a 25 lutego już pan minister Neneman jakoś z panem rozmawiał na ten temat? Tego nie jestem w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć. Zakładam, że tak, chociaż to był okres, którym wiem, że były konsultacje międzyrządowe w Paryżu, przynajmniej jeden, jeśli nie dwa ECOFINy. I dosyć napięta agenda działań zagranicznych, ale zakładam, że tak. Tak, ta notatka z lutego, ona jest jakby troszeczkę odwrócona, bo ile w tej ze stycznia są najpierw działania długookresowe, a potem krótkookresowe, to ta notatka z lutego to już jest tak jakby przygotowanie do inicjacji prac legislacyjnych, bo te krótkookresowe są na początku i rozpisane dokładnie. Jako takie przedkłada się propozycje zmian legislacyjnych w ustawie, już tutaj z dziennikiem ustaw, pozycją i tak dalej. No a tam w kolejnym punkcie, a dodatkowo wstępne zainicjowanie prac nad tymi długoterminowymi. To jest koniec lutego. 25 lutego notatka na kierownictwo, a 27 lutego pisze pan Tomasz Tratkiewicz maila do pana Jacka Kałtę. Pan minister Neneman poinformował mnie, że po rozmowie z panem ministrem Szczurkiem zdecydowano, aby nie wychodzić z tymi zmianami, bo nie ma dla nich klimatu. No i to jest tam archiwizowane w PT1 z 28 lutego i na tym prawie że sprawa się kończy. Czyli jak rozumiem, ta rozmowa, o której pan wspominał i tutaj i takie ustalenie, no, że nie będziecie państwo strzelać z biodra, że pozwolę sobie zacytować pana słowa, to było między 25 a 27 lutego ta rozmowa się odbyła.
Tego nie jestem w stanie potwierdzić. No z pewnością musiało to być po 23 stycznia, bo wtedy jest datowana notatka, o której pamiętam, a jeśli pan przewodniczący mówi, że tamten mail był wtedy później, to tak pewnie było. Ale warto, żeby tutaj jasno zaznaczyć, że wynikiem tej rozmowy nie mogło być wniosek, a z pewnością takiego wniosku nie chciałem przekazywać i nie przekazywałem, żeby zaprzestać prac nad tymi elementami, łącznie z tymi długoterminowymi, bo przecież wiadomo, że były dalej prowadzone prace studyjne nad centralnym rejestrem faktur, łącznie z potencjalnymi kosztami tego rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. Moja uwaga dotyczyła tylko i wyłącznie szans na przeprocedowanie tego w obecnej kadencji, szczególnie w trybie bez założeń, który był po prostu niewykonalny w związku z dbałością o jakość legislacyjną i przewidywalność tworzenia prawa. No, jak wiemy już z prac komisji, nie zawsze dominowało takie podejście. Na przykład w roku 2011, pomimo negatywnej oceny Departamentu Merytorycznego, nowelizacja artykułu 33a w postaci zniesienia zabezpieczeń w imporcie, to od pisma wiceministra Kapicy do wiceministra Grabowskiego do przeprowadzenia zmiany minęło 2,5 miesiąca, bo to od połowy października do końca roku, a do zmiany rozporządzenia ministra finansów to nawet 1,5 miesiąca, one już z 1 stycznia wchodziło w grę, więc jak rozszczelniano system, to można było strzelać z biodra bez konsultacji i założeń, ale to nie za pana czasów, więc to tylko uwaga na marginesie. Natomiast 27 lutego pisze tego maila dyrektor Tratkiewicz wewnątrz do departamentu, że kończymy pracę, archiwizujemy temat, ale 4 marca zwraca się na piśmie do pana Jarosława Nenemana z pieczątką, podpisem, w nawiązaniu do przekazanego w 25 lutego projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament Podatku od Towarów i Usług uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji ministra finansów pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy w kierunku, no i tu znów to powtórzone, to co było w tej notatce, te zmiany. Czy to była taka praktyka, że dyrektorzy departamentów z nadzorującymi wiceministrami na piśmie potwierdzali takie decyzje? Z pewnością nie potwierdzali tego ze mną, więc to o taką praktykę trzeba pytać albo dyrektorów departamentu, albo nadzorujących wiceministrów. Pana ministerstwie, więc warto, zakładam, że... Warto tutaj, i tutaj muszę jeszcze raz zaznaczyć, że na pewno sygnał, który z mojej strony szedł, nie mówił o braku zasadności tych rzeczy, bo jak się wszyscy zgadzamy i dziwię się, że dopiero w grudniu 2016 roku gdzieś się przeleżał ten projekt przez wiele, wiele miesięcy podczas już nowej kadencji Sejmu. I ta zasadność jak najbardziej była. Tak jakby tutaj, i tutaj zalecenia zaprzestania prac nad tymi projektami i następnymi na pewno nie było. No. Generalnie pan wiceminister finansów potwierdził to, znaczy dokonał drobnej korekty, odręcznie tutaj przeprawił co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych na co do braku szans na przeprowadzenie prac legislacyjnych. No ale w każdym razie podjęcie decyzji o tym, że te prace legislacyjne się nie toczą, czyli jak rozumiem, nie do końca tutaj pan wiceminister zrozumiał pana intencje, bo no bo to jednoznacznie, że prace legislacyjne stop. Przepraszam, to nie jest moim zdaniem to bardzo dobrze zrozumiana intencja. Otóż przeprowadzenie prac legislacyjnych oznacza przeprowadzenie przez Komitet Stały Rady Ministrów, Zespół Programowania Prac Rządu, zarówno procesu założeń, jak i już gotowego projektu. Przez przeprowadzenie prac legislacyjnych ja rozumiem przyjęcie przez Radę Ministrów. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy, natomiast właściwie w sumie nie odpowiedział mi pan na pytanie, to znaczy według pana stanu wiedzy
Czy tego rodzaju korespondencja na piśmie to był taki zwyczaj, który u pana w ministerstwie, między pana podwładnymi, to tak to się odbywało? Czy na przykład polecenie ustne, czy chociażby mailem, no to już wystarczyło? No proszę wybaczyć, ale z 2000 pracowników w Ministerstwie Finansów, gmachu samym, a 60 000 w całym resorcie, śledzenie maili nawet na wyższych poziomach przez ministra nie jest możliwe. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy taki był zwyczaj, czy taki nie był zwyczaj. A wiceministrów i dyrektorów departamentu ile było? Także ich maili nie czytałem. To ja wiem, że pan maili nie czytał, ale najpierw się spytałem, ilu ich było, wiceministrów i dyrektorów departamentu za pana rządów. Myślę, że struktura Ministerstwa Finansów jest dostępna komisji. Mogę wymienić po kolei. Nie, liczba. Kierownictwa. Liczba. No podejrzewam, że ich tam było 7-8, prawda? I 20 parę departamentów pewnie. Bez dyrektora generalnego, tak. Departamentów było bardzo dużo, bo też Ministerstwo Finansów w Polsce szczególnie ma bardzo szerokie kompetencje. Niemniej to tylko chciałem ustalić, że tu jednak mówimy o gronie pracowników rzędu wielkości 30-40 osób, a nie 6 tysięcy. Natomiast jeszcze raz powtórzę pytanie, czy pan z wiceministrami, jeżeli przyszedł do pana wiceminister Neneman z tą sprawą, tak jak rozumiem, jeszcze pani wiceminister Królikowska była obecna, i państwo to przedyskutowaliście i pan powiedział panu ministrowi, że no nie widzi tu szans, to czy na przykład oczekiwałby pan od wiceministra, żeby napisał do pana notatkę z pieczątką podpisem, proszę o potwierdzenie ustnej informacji, że tutaj nie ma szans i w związku z tym nie będziemy prowadzić tych prac, czy w pana stosunkach z wiceministrami to pana ustne polecenie czy mailem było już wystarczające? W moich stosunkach ustne było z pewnością wystarczające. No, mi się wydaje też, że w stosunkach z dyrektorami departamentu do wiceministrów też i że to pismo to dla pana dyrektora Tratkiewicza było coś, co może tak, przepraszam za kolokwializm, delikatnie nazwę pupokrytką, że mu potem nikt nie powiedział, że to on sam podjął decyzję o tym, że zatrzymuje tę pracę, tylko że chciał mieć potwierdzone na piśmie z pieczątką, że to była pana decyzja. Czemu akurat w tym przypadku taki tryb? Ma pan jakąś wiedzę? Ale pyta mnie pan zarówno o zwyczaje, jak i o uzasadnienie albo jakieś intencje działania osób i działania, o którym nawet nie miałem świadomości, więc to nie jest pytanie o fakty nawet. Tak? Czyli to nie ma pan takiej wiedzy. Opinie do opinii. To jest rzecz, która chyba nie do końca kwalifikuje się jako... A jeszcze mam takie pytanie, czy w tej sprawie rozmawiał pan z premier Kopacz w tym czasie? Czyli na przykład mówi tak, jest u mnie w ministerstwie taki projekt, tak jak mówi tu dyrektor Tratkiewicz, są alarmistyczne dane z kontroli skarbowej, co najmniej 8 miliardów ustaleń oszustw podatkowych. Przygotowaliśmy projekt uszczelnienia, no ale jest obawa, że nie zdążymy go przeprocedować. I co pani premier na to? Czy zdążymy, czy można go wrzucić na jakiś ekstraordynaryjny priorytet? Czy taka rozmowa się odbyła, czy pani minister Kopacz jakby nie była w temacie? Nie rozmawiałem o tym projekcie z panią premier, a jeśli chodzi o alarmistyczne wieści, to chyba warto przypomnieć komisji o danych, które na pewno ma. Mam przed sobą trzy szacunki luki VAT z tamtego okresu. Jedna prowadzona przez CASE i Komisję Europejską, jedna przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ta jest najnowsza, oraz jedna przez Ministerstwo Finansów. Wszystkie są opublikowane w najnowszym tym artykule IMF-u i wszystkie pokazują istotny spadek, jeśli chodzi o IMF, szacunki te najnowsze, bardzo istotny spadek luki VAT w 2014 roku. Także z tym alarmistycznym oceną sytuacji bym raczej nie przesadzał, dlatego że tak głębokiego spadku luki VAT, jak było w pierwszym roku mojego urzędowania, chyba nie było później, według dostępnych danych na razie. Czyli pan dyrektor Tratkiewicz się pomylił wtedy, mówiąc o alarmistycznych danych? W odniesieniu do tych danych, tak. Dobrze. Można powiedzieć, że miało miejsce pewne nieporozumienie i jeszcze przypadkiem byście państwo uszczelili system na podstawie nieporozumienia, no ale prace zostały zatrzymane. Chciałbym jeszcze się spytać, jedna rzecz tutaj jest, szczerze mówiąc, dla wielu osób nie do pojęcia. To znaczy, co szkodziło spróbować
rozpocząć te prace, przygotować projekt, nawet z założeniami, chociażby przekonsultować założenia. No, chyba nie zakładali państwo, nie wiem, czy ktoś do państwa, na przykład pani Ewa Kopacz, czy jakieś inne osoby z kierownictwa Platformy w styczniu, w lutym 2015 roku się zwróciły, panie ministrze, mamy badanie opinii społecznej, jesteśmy pewni, że przegramy następne wybory, nasza władza trwa tylko do października, więc co zrobimy, to zrobimy, a jak już coś nie zdążymy, to nie ma co zaczynać, bo już potem nas nie będzie. Czy taka wiedza, świadomość, założenie była? W 2015 roku nie miałem wiedzy i świadomości, którą mam dziś, ale skorzystam jednak z przykładu nowszego. Jednym z nich może być na przykład matryca stawek VAT, która się pojawia, znika przez zwykłego posła w Sejmie później. Innym przykładem jest test przedsiębiorcy, który nagle kakofonia głosów z jednej strony, z jednego ministerstwa, z drugiego, później premier decyduje w jedną stronę. To nie służy jasności prowadzenia działalności gospodarczej i lepiej sprawy mieć dobrze przemyślane, dobrze przedyskutowane, także wewnętrznie i potem przeprowadzone, a nie wprowadzać chaos tego, że coś jest wprowadzane, wyprowadzane. W ostatniej chwili nagle przedsiębiorcy muszą się przygotować do jakichś rozwiązań, które są później cofane. Tak, no mamy przykładów takich z obszaru gospodarczego w ostatnich latach bardzo, bardzo dużo, łącznie z cenami prądu. Panie ministrze, no ma pan opinię fachowca, nie polityka, więc proszę nie popadać w błędy polityków tu zeznających, którzy na konkretne pytania zaczynają opowiadać o PiS-ie i o latach zupełnie innych. Ja zadałem no, bardzo konkretne pytanie, na które mi pan nie odpowiedział. Znaczy, co by zaszkodziło spróbować? Może by państwo faktycznie nie zdążyli tej zmiany przeprowadzić. Nikt by nie miał do tego pretensji pewnie, bo faktycznie no, nie były to 5 lat. Ale widać by było, że prace były prowadzone. Co więcej, pana następcy, a moim zdaniem w styczniu czy w lutym nikt w Platformie nie zakładał z góry, że te wybory będą przegrane i liczyli państwo na kolejną kadencję, to pan sam w następnej kadencji już by nie musiał zaczynać, że tak powiem, od zera, tylko jakaś część tej pracy byłaby już wykonana. Oczywiście jest zasada dyskontynuacji w pracach parlamentu, no ale to na przykład można ten sam projekt, skoro on już jest przedyskutowany, przekonsultowany, dopracowany, po prostu od razu zgłosić i od razu na ścieżkę, panie pośle, będzie pan miał swój czas do zadawania pytań. A tu niestety no, taka decyzja, żeby nawet nie spróbować. Więc co stało na przeszkodzie? No, co szkodziło spróbować? A jeżeli pan mówi, że trzeba, że nie wprowadzać w niepewność, nie zmieniać, dobrze wykonsultować, no nikt nie kazał państwu tego publicznie ogłaszać, że takie prace są prowadzone, prawda? Można było zlecić prace legislacyjne Departamentowi od podatku od towarów i usług, żeby on te przepisy opracowywał. I tyle. No. Ale po pierwsze, mówi pan przewodniczący, aby nie wpadał w błąd bycia politykiem. No, minister finansów jest politykiem i powinien być politykiem. Jeżeli zachowuje się jak urzędnik, to nie dopełnia swoich obowiązków. I jako polityk musi być świadomy także politycznych konsekwencji i możliwości przeprocedowania różnych ustaw i politycznych możliwości takich spraw. Moje przykłady, które podałem, nie były nawet specjalnie złośliwym jakby dźgnięciem w stronę PiS-u czy innej partii, tylko raczej miały na celu zobrazowanie tego, z czym każdy, kto ma inicjatywę legislacyjną, musi się liczyć. Że głosy zarówno no, musi być gotowy na przekonanie nieprzekonanych i doprowadzenie sprawy do końca, bo inaczej łączny efekt może być gorszy niż samego tylko mówienia i konsultowania zewnętrznego. Jak sam pan przewodniczący zauważył, te prace były prowadzone i to całkiem intensywnie. I nigdy nie hamowałem wewnętrznych prac nad doszlifowaniem tych przepisów. I stąd też na poziomie wewnętrznym, wewnątrz Departamentu PT, czy też wewnątrz Ministerstwa Finansów, to oczywiście było robione. Kwestia wychodzenia formalnie w proces konsultacji, założeń, w sytuacji, w której nie da się tego doprowadzić do końca w tej kadencji Sejmu, moim zdaniem nie miało sensu. Tak, tylko już to ustaliliśmy, że to się nie da doprowadzić w tej kadencji Sejmu, to była pana, że tak powiem, autorska prognoza, bo na przykład z panią premier czy z kierownictwem politycznym Platformy
pan tego nie poruszył, tej sprawy, że może na przykład jest taka bardzo ważna sprawa, czy moglibyśmy zmienić priorytety i tę sprawę tutaj, może coś innego, zastanowić się, co tu można ewentualnie sobie odpuścić jeszcze w tej kadencji, a to przeprowadzić. Nie zasięgał pan takiego. Tak była to moja autorska prognoza, jednocześnie przypomnę tutaj, że oparta ona była na pierwszej notatce, w której na pierwszym miejscu było ujednolicenie stawek VAT. Oraz to działanie długookresowe. Bo były tam też działania krótkookresowe. A na czym opiera pan swoje przekonanie, że te prace się dalej toczyły, tylko nie w wymiarze legislacyjnym? Czy pan jakoś później występował z pytaniami do departamentu, jak się te prace... Bo pan przed chwilą powiedział, że pan tych prac nie zahamował, one tylko nie nabrały takiego wymiaru legislacyjnego, przygotowywania założeń, natomiast koncepcyjne dalej się toczyły. To czy pan później się interesował, jakoś pytał departamentu czy wiceministra, jak te prace idą? Tak, chociaż dotyczyło to znacznie szerszego spektrum spraw, a nie tylko tych konkretnych poprawek, które były proponowane. Regularnie widywałem się zarówno z minister Królikowską po stronie operacyjnej, mającą tutaj najwięcej kompetencji, oraz ministrem Nenemanem w tych sprawach, a także z ministrem Cichoniem, który przewodniczył wewnętrznej grupie Dobry, Zły Podatnik. To ciekawe, ponieważ w mailu, który pisze Tomasz Tratkiewicz, pan dyrektor Tratkiewicz, dyrektor Departamentu PTU do pana Kautę, on w pierwszym zdaniu pisze, że pan minister Neneman poinformował mnie, że po rozmowie zdecydowano, by nie wchodzić z tymi tematami, bo nie ma dla nich klimatu. A w drugim zdaniu pisze, proponuje, aby do tematu wrócić po wakacjach w ramach przygotowania większych zmian. No, sformułowanie wrócić do tematu po wakacjach zdecydowanie wskazuje na to, że do czasu po wakacjach się z tym tematem nic nie dzieje. Znów jestem zmuszony komentować komentarze, które mnie nie dotyczą. Mogę tylko zaproponować taką interpretację tych słów, że poprawki były na tyle skonkretyzowane, że nie wymagały wiele więcej pracy, a jednocześnie wymagały koordynacji z innymi elementami pakietu, na przykład tymi zaproponowanymi przez grupę roboczą razem z MSW i z prokuraturą. Dobrze, kończąc już ten wątek, krótki cytat z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne. I raport mówi tak. Nie zostały podjęte prace nad propozycjami długookresowych rozwiązań mających poprawić skuteczność zwalczania oszustw oraz uszczelnić system podatku VAT, zgłoszonych w styczniu-lutym 2015 roku przez Departament Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów, a następnie sygnalizowanych przez zespoły doradcze i eksperckie utworzone przez ministra finansów. W ocenie NIK należało na bieżąco prowadzić prace analityczne nad propozycjami rozwiązań zarówno w horyzoncie krótkookresowym, jak i długookresowym w celu przygotowania projektu stosownych aktów prawnych. Spodziewany brak akceptacji dla poszczególnych propozycji ze strony innych resortów czy organizacji biorących udział w procesie legislacyjnym, jak również bliskie zakończenie prac Sejmu RP VII kadencji, nie powinny stanowić bariery dla przygotowywania nowych rozwiązań. Tyle w temacie tej notatki niedoszłej nowelizacji. Jeszcze troszeczkę czasu zajmiemy, który to jest 30 minut. No to jeszcze mamy czas na jeden temat. Elektronika może. Jaka był stan pana wiedzy, świadomości na temat nieprawidłowości handlu elektroniką w obrocie, no, zwłaszcza drobną elektroniką, telefonami komórkowymi w chwili, kiedy przyszedł pan do ministerstwa, czy no, w tym pierwszym okresie, pierwszych paru tygodniach pracy w ministerstwie? Czy na przykład na dzień dobry, mówiąc kolokwialnie, urzędnicy przyszli i powiedzieli, panie ministrze, no tu jest taki problem, tu pracujemy, to trzeba coś zrobić, rozwiązać. Czy to dopiero po pewnym czasie ten problem się pojawił? Elektronika była jednym z obszarów, podobnie jak paliwa, pręty stalowe, złom, który był podatny na wyłudzenia VAT. Według danych, które pamiętam z tamtego okresu, były gdzieś na czwartym, piątym miejscu, nie były w czołówce. Nie były w czołówce, bo... A czy sprawdzał pan te dane na przykład dotyczące wartości wywozu w ramach eksportu i WDT wtedy? Poprosił pan o nie może kogoś, żeby przedstawić? Nie było moją
moim zwyczajem proszenie o wartości wywozu poszczególnych grup towarów i usług w ramach bilansu płatniczego, czy też innych danych. Znaczy sprawy, jeżeli wymagały działania, były mi raportowane, ale to jest, no nie pytałem również o wiele innych grup. Jasne, bo pan przyszedł do ministerstwa pod koniec 2013 roku. Mówi pan, że były panu raportowane, czyli powiedzmy w początkach 2014 roku nikt panu tego nie raportował. W początkach 2014 roku wiem, że temat elektroniki był wspominany. Jakie konkretnie liczby były przedstawiane, tego nie jestem w stanie powiedzieć. No, bo tak się składa, że ile w roku 2011 całkowita wartość wywozu telefonów komórkowych z Polski, gdzie przypomnę, produkcji telefonów komórkowych się nie prowadziło. W ramach eksportu i w ramach WDT, czyli dostawy wewnątrzunijnej, to była łącznie wartość wywozu na 1 000 000 000 zł. Dwa lata później, w roku 2013, to już było 8 600 000 000. Czyli mamy wzrost wywozu telefonów komórkowych z Polski w dwa lata 850% rejestrowany przy braku produkcji. Bardzo, że tak powiem, zastanawiające, znaczy nawet nie zastanawiające, bo oczywiste dane. No to kiedy zaczęto te prace tutaj nad uszczelnieniem, nad takim punktową reakcją w kierunku elektroniki? Kiedy one zostały zainicjowane? Jeśli pan przewodniczący pyta o kwestię odwróconego VAT-u na elektronikę. No, przepraszam, tylko lub innych, tak? No bo może odpowiedzialność solidarna, no jest parę takich tych. To przypomnę, ostatecznie państwo wybrali, że byliśmy świeżo po wprowadzeniu w październiku odwróconego VAT-u na pręty i prace analityczne nad odwróconym VAT-em w elektronice były prowadzone pewnie od końca 2013 roku, czyli zaraz po moim przyjściu do ministerstwa od grudnia 2013 roku. Tak? Więc właściwie zaraz po moim przyjściu do ministerstwa ten proces legislacyjny się rozpoczął i został zakończony pod koniec 2014 roku, ile pamiętam. Projekt skierowany do Sejmu gdzieś na początku 2015. Proszę mi przypomnieć, kiedy nastąpiła zmiana na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za departament VAT, czyli z pana ministra Grabowskiego na pana ministra Nenemana, prawda? To był 2014 już przy powołaniu rządu pani premier Kopacz? Bo wtedy pan minister Grabowski chyba został ministrem. Minister Grabowski był ministrem ochrony środowiska, kiedy ja przychodziłem do rządu. Czyli już pan go nie zastał w ministerstwie. Dobrze, to właśnie chciałem tutaj odświeżyć sobie tę pamięć. A czy jakoś pan minister Grabowski, no może przy okazji posiedzenia Rady Ministrów, no w jakikolwiek sposób nawiązał do tego swojego doświadczenia pracy jeszcze w resorcie finansów, jakąś sprawę panu przekazał, na coś zwrócił uwagę, że może on jeszcze pamięta, że na przykład była jakaś sprawa, którą się zajmował, nie dokończył i chciałby panu na to zwrócić uwagę? Czy jakaś taka rozmowa była? Nie, minister Grabowski chyba szybko zajął się nowymi obowiązkami w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Bo przy okazji prac nad tą nowelizacją z 2013 roku, tam pierwotnie do jednych z działań uszczelniających, chyba do odpowiedzialności solidarnej była też zakwalifikowana elektronika i jest na jednym z etapów prac, nawet to przed komisją już o tym mówiliśmy, jest taka odręczna notatka na tym projekcie ministra Grabowskiego, akceptuje bez elektroniki i bez nieruchomości. Czyli on, można powiedzieć, wtedy wyłączył elektronikę z tamtego pakietu uszczelniającego. Jak rozumiem, nie było takiej rozmowy, żeby powiedział panu, no jest ten problem z elektroniką, no wtedy tam akurat tamto rozwiązanie nie pasowało, ale coś tu by trzeba zrobić. Nie było takiej rozmowy. Nie. Okay. No bo jeżeli patrzymy na te same dwie liczby, czyli ten wzrost z 1 000 000 000 do 8 600 000 000, to nawet zakładając, że jakiś tam realny wzrost tego obrotu był, no to powiedzmy te 600 000 000 już na to, na karb tego złóżmy, no to zostaje nam 7 000 000 000 fikcyjnego obrotu, czyli od tego mamy VAT-u, tak lekko licząc pi razy drzwi, 1,5 000 000 na samym tym jednym grupie towarowej. Mówimy o roku 2013, podczas gdy to weszło w życie, a ten odwrócony VAT wszedł w życie dopiero w połowie roku 2015. I jak wszedł w życie, a wszedł w życie z początkiem lipca, to czerwiec do lipca obroty telefonami komórkowymi spadły wielokrotnie, spadły właściwie 5- czy 6-krotnie z miesiąca na miesiąc. Nagle
sześć razy mniej tych telefonów komórkowych w Polsce obracano. No to pokazuje skalę tego fikcyjnego obrotu. Proszę powiedzieć, czy pan jakoś wpływał, koordynował jakoś, wskazywał pan, że te prace, że to jest jakiś priorytet, że to jest sprawa, która musi być pilnie uchwalona, bo wiemy, że potem nawet już po trafieniu projektu do Sejmu, on pierwotnie miał wejść wcześniej w życie, potem były poprawki, żeby później. Czy jakoś pan w tej sprawie interweniował, znów jakoś na przykład u pani premier Kopacz, żeby, bo to wiadomo, no posłowie, no to czyli posłowie Platformy, czyli u kierownictwa politycznego Platformy, żeby na przykład wpłynęło na swoich posłów, żeby ten proces legislacyjny szybko przebiegał. Czy pan jakoś tak sygnalizował, że ta sprawa jest pilna? Wydaje mi się, że wielokrotnie w tej sali było wyjaśniane Wysokiej Komisji kilka kwestii. Po pierwsze, elektronika łącznie z telefonami komórkowymi jest innym towarem niż pręty stalowe, ma inną strukturę rynku i jak tłumaczył pierwszy świadek na komisji, ryzyko tego, że nikt nie zapłaci VAT-u w tym łańcuchu istnieje zawsze. Ono istnieje szczególnie wtedy, kiedy rozproszony jest odbiorca, a skoncentrowany jest dostawca towarów. I już przy okazji, no pamiętam, w Komisji Finansów Publicznych napadany przez członków obecnej tam wtedy opozycji, którzy zarzucali właśnie, że przez wprowadzenie odwróconego VAT-u w prętach stalowych rozszczelniamy system podatkowy. W przypadku elektroniki ten potencjalny problem był większy. Co oznaczało przemyślane przeanalizowanie struktury rynku i nie robienie tego bez przemyślenia, dlatego że odwrócony VAT nie jest rozwiązaniem na każdy sektor. Jest pewnym nadzwyczajnym rozwiązaniem, które nie musi działać wszędzie i elektronika może być akurat obszarem, gdzie to ryzyko niepłacenia VAT-u przez nikogo w ostatecznym rozrachunku jest większe. To jest pierwszy problem. Drugi dotyczy, jest techniczny, informatyczny, dotyczy sprawdzania, czy odbiorca jest płatnikiem VAT, czy też nie. To też było dyskutowane wielokrotnie, o ile w przypadku prętów stalowych czy złomu można zapytać Urząd Skarbowy, czy dana huta jest płatnikiem VAT, i też to jest dosyć proste do określenia. To w przypadku tysięcy hurtowni, które handlują elektroniką, to już jest, taki system już działać nie może, on sparaliżowałby nie tylko rynek, ale też i administrację skarbową. Krótko mówiąc, wymagał on wprowadzenia systemu informatycznego, który tę kwestię by zautomatyzowała. Ten system informatyczny działał dopiero w trakcie 2015 roku, musiał być przetestowany, bo przecież nie chcieliśmy skończyć tak jak z CEPiK-iem 2, jak się później okazało. I więc wymagało to i spowodowało to pewne opóźnienia także w pracach sejmowych, dlatego że system informatyczny musiał być dostosowany do nowych przepisów. Przypomnę również, że ten proces konsultacji, poprawek proponowanych i tak dalej, on trwał jeszcze w Sejmie także. Także baza online podatników VAT czynnych, no, miała być gotowa 1 stycznia, niestety nie była. Złożoność tego problemu i konieczność przetestowania spowodowała przesunięcie tego nieco dalej, ale jednocześnie całe to prawo zostało wprowadzone w życie, jak pan przewodniczący sam zaznaczył, okazało się bardzo skuteczne. A czy ktoś przez cały czas, kiedy był pan ministrem finansów, przede wszystkim minister Parafianowicz, ale może ktoś inny, poinformował pana, że w latach 2007-2009 prowadzono kontrolę skoordynowaną dotyczącą handlu elektroniką, bardzo szeroko zakrojoną kontrolę. Skontrolowano setki podmiotów, współpracy międzynarodowej, wszystkie UKS-y, policja. No. Jakie wtedy były wnioski? Zdiagnozowano funkcjonowanie procederu oszustw podatkowych na znaczną skalę, ujawniono ich uczestników i organizatorów. Stwierdzono istnienie karuzeli podatkowych. Następnie było wnioski. Wnioski takie: konieczna jest zmiana w prawie podatkowym.
W obliczu zwiększającej się skali wyrafinowanych oszustw podatku VAT z udziałem znikającego podatnika zmiany legislacyjne w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego. No i w tym reverse charge odpowiedzialność solidarna i to była wiedza, która była w Departamencie Kontroli Skarbowej już w roku 2009 zakończona kontrola 2010. Czy minister Parafianowicz o tym pana poinformował? Minister Parafianowicz nie do końca miał czas, aby to zrobić, bo owszem współpracowaliśmy, ale dosyć krótko razem, mniej więcej przez miesiąc. I nie, to jest odpowiedź bezpośrednia, a jednocześnie i tutaj odniosę się chyba do tego, co padło we wstępnych dyskusjach Wysokiej Komisji. Odwrócony VAT jest jednym z narzędzi, ale kontrola skarbowa ma też inne narzędzia. Tylko tu sama kontrola skarbowa na podstawie dwuletniej kontroli stwierdza, że potrzebuje tych zmian legislacyjnych. W 2011 roku. W 10 i nie były one wprowadzone od 10. Ale od 2010 czy 2011 roku te inne narzędzia okazywały się o wiele bardziej skuteczne, choćby system Polfisk, znacznie lepszego i skuteczniejszego typowania podmiotów do kontroli, który wszedł w życie w 2014 roku, a algorytmy, na których on jest oparty, funkcjonowały już wcześniej. No, co do skuteczności owych innych narzędzi, to jednak bym polemizował, skoro w roku 2010 ten obrót telefonami to było 660 milionów, w 2011 1 miliard, a potem w 2013 już jest 8,5 miliarda, a w 2014 to już jest 10 miliardów ponad i dopiero w 2015 w połowie roku przy odwróconym VAT-cie. Natomiast pan minister słusznie zauważył, jestem w stanie się zgodzić, że odwrócony VAT jest pewnym narzędziem ryzykownym, w którym ryzykujemy to, że nas jakby zwiększa się ryzyko takiego zwykłego oszustwa polegającego na niezapłaceniu podatku od transakcji. Ponieważ no musimy pilnować, czy mówiąc kolokwialnie, skasować z tego podatku tego ostatecznego nabywcę, no, który może być rozproszony, drobny. No ale w sytuacji, jak mamy jakieś 7 miliardów fikcyjnego obrotu, to powiedziałbym, że to jak od 1 miliarda rzeczywistego obrotu, jak nawet nikt nie zapłaci podatku, to i tak jest mniejsza strata dla budżetu państwa, niż jak wyłudzi nienależny zwrot od 7 miliardów. I to kolosalnie mniejsza, więc tutaj chyba tego ryzyka nie było. Posłowie opozycji nie mieli możliwości, tak jak pan, bo nie mieli Ministerstwa Finansów, poprosić na przykład o te dane, czyli chociażby wartość wywozu telefonów komórkowych w procedurze CN851-71200, czyli eksport, i w procedurze WDT. Pan miał dostęp do tych danych. Panie przewodniczący, ja przecież się zgadzam, że te rozwiązanie prawne i wprowadzenie odwróconego VAT-u na elektronikę było potrzebne. I ono nie tylko było potrzebne, ale też było i wprowadzone. No tak. A co do tempa jego wprowadzania, no to przypomnę, że odwrócony VAT na dyski twarde chyba ciągle jeszcze nie jest jeszcze w mocy. Jest takie pismo z 22 maja 2014 roku. Pisze tu do pana NBP, Narodowy Bank Polski. I pisze tak. Według danych handlu zagranicznego eksport telefonów z Polski do krajów Unii Europejskiej w 2013 roku wyniósł 1,670 mld. Zaś w 2011 tylko 161 milionów. Oznacza to, że w przeciągu 2 lat eksport wzrósł ponad 10-krotnie, podczas gdy import wzrósł tylko 2-krotnie. W efekcie tych zmian Polska stała się eksporterem netto telefonów komórkowych. Należy zaznaczyć, że w tym zmianom nie towarzyszyły żadne nowe inwestycje w zakłady produkujące ten sprzęt, ani w Polsce. No, tych zakładów w ogóle nie było. No więc te sygnały były, natomiast pan krótko po tym, i to trzeba przyznać, te prace zainicjował. No możemy tu rozpatrywać, czy akurat w tym wypadku no takiego pożaru, takiego wypływu środków, to jest moment, kiedy należy postępować z dużą taką powolnością, bo tu jakby nie czas róż żałować, gdy płoną lasy, ale one się toczyły. Natomiast wcześniej się nie toczyły. Jak rozumiem, pan nie zastał, przychodząc do resortu, już rozpoczętych tych prac, tylko jak pan sam zeznał, pan je zainicjował krótko po tym, jak przyszedł do resortu.
Gdyby pan przewodniczący mógł przypomnieć, z jakiego czasu była ta notatka? Ta notatka jest tak, 22 maja 2014, natomiast... To wtedy proces legislacyjny był już w pełnym toku. Tak? Więc moje pytanie jest takie, czy przychodząc do resortu te prace były już jakoś zainicjowane, czy to pan je zainicjował krótko po tym, jak przyszedł do resortu? O ile wiem, proces analityczny i legislacyjny rozpoczynał się w grudniu 2013 roku, ale... Znaczy proces legislacyjny, jeśli chodzi o proces analityczny tego, co było robione wcześniej, tego nie jestem w stanie powiedzieć. No to mamy na przykład w piśmie pana Tratkiewicza do ZIPSE, gdzie on właśnie w grudniu, czy bodajże w listopadzie 2013 roku właśnie pisze, że te prace się nie toczą i to jest początek tych prac. A czy ma pan może no, taką bardziej już ekspercką wiedzę, jakie okoliczności prawne lub faktyczne, czy były jakieś, które stały na przeszkodzie, żeby na przykład te prace podjąć, nie wiem, w roku 2011, wtedy, kiedy Niemcy wprowadziły odwrócony VAT na elektronika? Czy była jakaś przeszkoda panu znana? Bo pan jak przyszedł, to jakby no, nie zastał takich przeszkód i zainicjował, ale może wcześniej coś było, no co... Co do faktów, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w żaden sposób. Nie miałem ani dostępu do prac w Ministerstwie Finansów. Znałem sporo osób, ale akurat nie w Departamencie Podatku Towarów i Usług. Dobrze, 46 minut, czyli myślę, że takie 45-minutowe, jakby państwo posłowie się zgodzili, bloki dzisiaj przyjmiemy. W takim razie w pierwszej turze ja kończę i poproszę o zadawanie pytań pana przewodniczącego Smolińskiego. Dziękuję bardzo. Pani premier Kopacz pytana przeze mnie o exposé i wkład do tego exposé powiedziała, że w zakresie podatków, polityki podatkowej to ona sama, że tak powiem, no, wymyśliła te wszystkie rzeczy, które tam się znalazły w exposé. Czy rzeczywiście tak było, że był pan chyba jedynym ministrem, który nie takiego wkładu nie dał, bo ponieważ pan Trzaskowski też w jednym z wywiadów w TVN podał, że wszyscy pisali swoje wkłady do exposé. A pani premier tutaj przedwczoraj wyraźnie stwierdziła, że w zakresie podatków to ja sama określiłam te wszystkie priorytety. Czy rzeczywiście taka była prawda, że pan nie dał żadnego wkładu, pani premier? Panie przewodniczący, prosi pan o komentowanie wypowiedzi pani premier. Prosi pan o komentowanie wypowiedzi pani premier, której ja nie znam i którą chciałbym zobaczyć w protokole na piśmie i wtedy mogę go skomentować. Tak, nie jestem w stanie to tego proszę zrobić. Powiedzieć, czy pan dał wkład do exposé pani premier w zakresie swojego ministerstwa, którym pan zarządzał wcześniej, no i pewnie już pan był kandydatem czy też ministrem. Zakładam, że inni ministrowie, podobnie jak i ja, uczestniczyli w liście, czy dostarczali listę spraw. Nie pytam się o innych ministrów, pytam się o pana. Czy pan dał wkład i jaki to był wkład? Wkład, propozycje, pomysły z pewnością były dostarczane także przez Ministerstwo Finansów, a jednocześnie ostateczna decyzja, jak to, co ma się tam znaleźć, w jakiej formie i tak dalej, należała do pani premier. A to co pan w takim razie zasugerował, czy pani premier w zakresie ministerstwa, którym pan już zarządzał, tak? No, co pan konkretnie zaproponował? Nie jestem w stanie rozróżnić i w pamięci rozstrzygnąć, które z elementów były wkładem do exposé, które elementów były naszym zobowiązaniem do wprowadzenia w ciągu tych miesięcy, które pozostało przed wyborami. Do tych ostatnich należało z pewnością założenia ordynacji podatkowej, nowej ordynacji. Należało również kwestie nowego kształtu administracji podatkowej, konsolidacja procesów pomocniczych, duża ustawa,
o administracji podatkowej, ale jaki z tych elementów był wkładany do exposé, który ostatecznie nam trafił nawet, to tego niestety nie pamiętam. Nie, no, proszę o zrozumienie pytania. Pytam się to, co pan przedstawił pani premier. To, co ona zrobiła z tym, to jest jej sprawa. Ona powiedziała. Panie przewodniczący. Co pan tam dał za wkład do exposé? Nie wiem, jak jest teraz w rządzie, ale w rządach, w których ja brałem udział, minister finansów dosyć często kontaktuje się i przebywa z premierem. I teraz co jest traktowane jako wkład, a co jest traktowane jako dyskusja, sugestia, to są rzeczy nie takie łatwe do rozróżnienia. I stąd też nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana przewodniczącego pytanie w taki konkretny sposób. Wiemy z exposé i z tego, co pani premier później mówiła, że głównie chodziło właśnie o zmiany w ordynacji podatkowej. Czy pani premier po exposé i po zaproponowaniu panu pełnienia tej funkcji określiła jakieś ramy pracy, którymi pan się ma zająć, jakie są priorytety w zakresie polityki finansowej, a szczególnie podatkowej, która nas interesuje? Ordynacja podatkowa była tematem, którym od samego początku, jeszcze za rządów Donalda Tuska, uznałem za potrzebny do pracy, chociaż rzeczywiście tempo nabrało to dzięki nie chcę powiedzieć przynagleniu, tak, ale jakby ta sprawa stała się priorytetowa i do wykonania i do dowiezienia przed wyborami też dzięki naleganiom pani premier. Kwestia ordynacji podatkowej i założeń do nich, stworzenie komisji kodyfikacyjnej itd., itd. To pamiętam spotkanie po exposé, ale w czasie, kiedy premier Kopacz odwiedzała kolejne ministerstwa, spotykała się z kierownictwem, to były dosyć ostre pytania dotyczące, no, kiedy efekty tych prac, kiedy one biorą tempa i kiedy dostaną dostarczone. I rzeczywiście bardzo sprawnie później udało się po stronie naszego ministerstwa, minister Cichoń był w to szczególnie zaangażowany, i udało się przyjąć założenia nowej ordynacji podatkowej. O ile wiem, te prace były dalej kontynuowane również w nowej kadencji, ale co z nich się stało, tego nie wiem. Jeśli chodzi o ogólne priorytety dotyczące polityki podatkowej, z pewnością kwestia łatwości prowadzenia działalności gospodarczej była bardzo wysoko na liście priorytetów pani premier i to było ważne. Ilekroć przedstawialiśmy projekt uszczelniający, ważne też było jakby zapewnienie możliwie małych strat po stronie jakości, łatwości prowadzenia działalności gospodarczej i życia podatników. Czy w czasie tych rozmów, myślę o tym początku, tak, czyli jeszcze czy przed exposé, czy w czasie wizyty, jak pan powiedział, pani premier w ministerstwie już po objęciu urzędu, czy kwestia luki VAT-owskiej, właśnie uszczelniania systemu podatku VAT była w jakiś sposób szczególnie, no, polem zainteresowania pani premier, czy pan przedstawiał ze strony ministerstwa te problemy związane z podatkiem VAT, że nadal przestępczość jest duża, zorganizowane grupy przestępcze, bo tu mamy z danych Centralnego Biura Śledczego i CBA, że zorganizowana przestępczość nadal w 2014, 13, 14 miała bardzo duże rozmiary. Czy na ten temat rozmawialiście? Dbałość o ściągalność podatków i waga szczelności systemu podatkowego, ona, o ile pamiętam, nie wymagała dużego przekonywania pani premier. Z pewnością ten temat był poruszany także w odniesieniu do innych podatków, CIT na przykład.
też przy okazji dyskusji nad ordynacją podatkową, tutaj dużą nowelą przyjętą w 2015 roku. Więc ten temat tak funkcjonował, bo jest to temat, który powinien być przynajmniej w tyle głowy każdego premiera, także dziś, także 5 lat temu, także 10 lat temu, bo szczelność systemu podatkowego jest elementem, który powinien być brany zawsze pod uwagę. Czy to było w tyle głowy, pani premier, czy raczej to miała być ta latarnia, która jest z przodu, jako bardzo ważny element jednak funkcjonowania państwa. Jeżeli mamy taki duży problem jednak ze ściągalnością podatków, to to pozostało tylko w tyle głowy, czy było takim ważnym elementem rozmowy? Jak rozumiem, dla członków, a szczególnie przewodniczącego komisji o tak długiej nazwie, ale która posiada wyłudzenia VAT w swojej nazwie. VAT w nazwie. No dobrze, nieprawidłowości i tak dalej. Jest tak długa, że nie jestem w stanie powtórzyć, przepraszam. Przysłonić wiele innych spraw, ale przecież służba zdrowia, system podatkowy, ulgi dla rodzin wielodzietnych w nowej zupełnie konstrukcji, które oznaczają ujemny podatek PIT, kwestie klimatyczne, międzynarodowe, to wszystko są rzeczy, którymi premier się przecież musi zajmować i nawet w Ministerstwie Finansów. Ta lista spraw, które także są ważne, bardzo ważne, jest bardzo długa, więc tutaj ja nie podjąłbym się jakiegoś rankingu, co było ważniejsze, co było na pierwszym miejscu, a co było na 46, tak, w tej przecież bardzo długiej liście spraw, którą premier się musi zajmować, już premier to w ogóle, tak, a minister, nawet minister finansów. Dobrze, pani premier w exposé zwróciła uwagę na ten taki mechanizm 99% i 1%, czyli trzeba tworzyć przepisy dla 99% uczciwych podatników, a nie dla tego 1% nieuczciwych. Czy pan w rozmowach z panem ministrem Nenemanem, a szczególnie z panią minister Kulikowską, rozmawialiście, że jednak czasami trzeba podejmować pewne trudne decyzje, które dotkną tych 99%, jeżeli mamy walczyć z tym 1%, tak jak na przykład minister Rostowski zdecydował się na podwyższenie stawki VAT, na pewno ona nie była korzystna dla tych 99%. Czy ta świadomość, że jednak pewne działania niepopularne trzeba podjąć, a exposé jak gdyby było w opozycji do takich rozwiązań. Czy taka świadomość w pana czy w pana otoczeniu była? Ale właściwie poświęciłem temu większość mojego wstępnej wypowiedzi. Znaczy ten dylemat szczelność a 99% jest obecny zawsze i sztuką jest po pierwsze wyważenie właściwe działań uszczelniających z jednej strony, a ułatwiających życie z drugiej i w pewnym zakresie dotyczy to informatyki, celności prowadzenia kontroli skarbowej, algorytmów i tak dalej, można te sprawy połączyć i to staraliśmy się robić, w pewnym zakresie nie. I jednocześnie zignorowanie 99% jest też bardzo niebezpieczne i tutaj często nie ma dobrych rozwiązań. Dobrze jest chyba, i to jest wyliczenie z tyłu koperty, żeby anglicyzmu użyć, gdyby zakładając nawet, że te nieprzeliczone szacunki luki VAT z 2007 roku, one nie byłyby podwyższone 2-3 razy w wyniku dostosowania do metodyki, która teraz jest używana. Załóżmy, że taka byłaby luka w 2007 roku, a wzrost gospodarczy byłby taki jak przeciętnie w Unii Europejskiej, to wtedy dochodów z VAT mielibyśmy 90 miliardów mniej w tym okresie. Tak, to pokazuje, że jakość czy zdolność do prowadzenia polityki działalności gospodarczej jest bardzo ważna nie tylko dla obywateli, dla dobrobytu i tak dalej, ale także dla systemu podatkowego. Więc te sprawy ja z nimi się absolutnie zgadzam. Ja to rozumiem, ten dylemat ma każdy
rząd właśnie przy tym układzie 99,1%, tak? Ale czy to exposé pani premier w jakiś sposób właśnie nie determinowało tego pojęcia klimatu, o którym była mowa, tak? Że nie ma klimatu na uszczelnienie, ponieważ musimy ułatwiać, tak? Ułatwiać, kilka razy wiceministrowie o tym mówili, ułatwiać, a nie utrudniać w postaci uszczelnień. Moja odpowiedź może być jedynie, robiliśmy jedno i drugie, pamiętając, zawsze robiąc jedno, pamiętając o drugim. Tak? W projekcie budżetu na 2015 rok w październiku 2014 roku powiedział pan, że w stosunku do prognozowanego wykonania w tym roku oczekujemy wzrostu o prawie 7%. Wyższe dochody VAT to wynik lepszej struktury popytu krajowego, ale także wprowadzanych zmian systemowych uszczelniających system podatkowy. Jakie działania systemowe uszczelniające chciał pan wprowadzić, skoro w uzasadnieniu do projektu budżetu nie było mowa o żadnym takim działaniu? To jakie działania systemowe uszczelniające, o których pan mówił, miał pan na myśli i które zostały wprowadzone? A to jeżeli mogę, obiecuję punktowo tylko o tym mówić, jeżeli to jest to pytanie, korzystając z notatek, jeśli mogę to zrobić i wymienić. Po stronie procesów kwestia dostosowania struktur kontroli skarbowej do terytorialnej mapy zagrożeń, możliwość przejęcia przez organy kontroli skarbowej od urzędów skarbowych, badania grupy robocze, specjalizacja, na przykład Szczecin specjalizujący się w paliwach, Bydgoszcz w VAT-ie wewnątrzwspólnotowym, Olsztyn, elektronika, sprawy związane z porozumieniem z MSW i prokuraturą ze stycznia 2014 roku, lepsza współpraca z CBŚP, cały cykl szkoleń dla prokuratury i sądów, który do dziś jest kontynuowany, wypracowanie rozwiązań prezentowanych w lecie 2015 roku do dalszych zmian i tych, o których dyskutowaliśmy wcześniej. Zmasowane akcje na granicach związane z przestępczością paliwową, konsolidacja procesów pomocniczych. To cały czas pan mówi o systemie kontroli, tak? Ale do tego dojdę, spokojnie. Natomiast jak to ma, do tego wypowiedź ministra Nenemana, który stwierdził w tym samym czasie, że w zakresie kontroli doszliśmy do ściany i nic więcej nie da się zrobić. Pamięta pan tę wypowiedź? Tej wypowiedzi nie pamiętam, ale to jest dopiero mój pierwszy podpunkt. Konsolidacja procesów pomocniczych w administracji podatkowej, która uwalnia od wewnętrznych działań wielu urzędników i pozwala na obsługę klienta i kontrolę z drugiej strony. Po stronie informatyki wprowadzenie systemu Polfisk w 2014 roku, wynik doświadczeń wcześniejszych działań, bieżąca identyfikacja podmiotów, zagrożeń, skrócenie czasu analiz, alokacja w kontroli pomiędzy poszczególnymi urzędami, tak żeby one były jak najbardziej efektywne, identyfikacja branż, system wymiany informacji, system, który pozwala na właściwie zanalizowanie zagrożenia i wytypowanie podmiotu do kontroli, zanim on jeszcze wyśle rozliczenie. I po stronie administracji podatkowej dalsza optymalizacja analizy ryzyka, rozwijanie monitorowania handlu internetowego, przygotowanie do pełnej elektronizacji kontroli przed prowadzeniem JPK i po stronie prawa odwrócony z VAT o złomie i metalach, to mówiliśmy wcześniej, to było przed moim przyjściem, elektronika w lipcu 2015 roku, wdrożenie odpowiedzialności solidarnej, bo przecież ona była w prawie od października 2013 roku, ale wymagała także akcji informacyjnej, listów ostrzegawczych, likwidacja kwartalnego rozliczenia w niektórych towarach, zwiększenie kaucji gwarancyjnej w paliwach do 10 milionów maksymalnie, kwestie dotyczące biur wirtualnych i zaostrzenia rejestracji VAT, JPK, o którym jeszcze będziemy mówić, podwyższone odsetki za zwłokę do 150% i zmniejszone dla tych, którzy sami chcą regulować swoje błędy. Rozszerzenie stosowania kas fiskalnych, przepraszam bardzo, możliwość prowadzenia kontroli
podmiotu zagranicznego przy braku reprezentacji w Polsce, tego nie było wcześniej, i wreszcie podjęcie prac nad pakietem paliwowym, które było umożliwione przez wyrok TSUE z marca 2015 roku i przez wprowadzenie zaliczkowych płat. Drobnych rzeczy było dużo, natomiast ja mówię o rozwiązaniach systemowych. No, Najwyższa Izba Kontroli, która oceniała później ten okres, o których pan mówił, w 2016 roku, bardzo negatywnie oceniła te lata, chociażby 13, 14, 15, że jednak mimo wszystko tych rozwiązań systemowych nie było. Ale system składa się właśnie z szeregu drobnych rzeczy, które starałem się wymienić. Jeszcze nie doszedłem do końca. Do pana wpływały, do Departamentu Podatku VAT. Zebrał od wszystkich urzędów kontroli skarbowej informacje o obszarach występowania oszustw oraz obszarach wymagających zmian legislacyjnych. I wykazano wtedy, że w takich obszarach jak paliwa, oleje, roślinne, biokomponenty, biopaliwa, oleje silnikowe, elektronika, herbata, napoje gazowane, tekstylia, drewno, egzotyczne nieruchomości, kawa, kosmetyki, czystości, certyfikaty OZE, samochody, granulaty, części do samochodów, kruszywa i tak dalej. To niepełna lista. Czy znał pan tą syntezę odpowiedzi, jakie Departament VAT zebrał z organów terenowych? Czy nie był pan zaskoczony, że mimo tych wszystkich wysiłków legislacyjnych, o których pan mówi, działań kontrolnych, to trudno znaleźć branżę, w której nie występowałyby oszustwa nadal na dużą skalę, które powodowały, że Skarb Państwa tracił ciągle ogromne środki? Ale dokładnie to samo działanie i tą samą kwerendę można zrobić by dziś. To jest proces ciągły. Proces tworzenia prawa, proces optymalizacji procedur to jest rzecz, która powinna być wprowadzona zawsze w odpowiedzi na nowe elementy, na nowe działania przestępców, nowe algorytmy, nowy system prawny, również otoczenie międzynarodowe i być może w swojej naiwności, ale ciągle wierzę w ciągłość państwa polskiego. I stąd też dla mnie przygotowanie zestawu rozwiązań, które jest wdrażane w kolejnej kadencji. Ciągłość państwa polskiego jest faktem, a nie kwestią wiary. To jest oczywiste, tak? Natomiast oby tak było, ale jeżeli przerywa się i wpływa na kształt służby cywilnej, wyrzuca specjalistów i tak dalej, no to ta ciągłość jest jakoś tam zaburzona. Ale w roku 2015 pan tej wiary nie miał, skoro pan wtedy prac nie zainicjował, bo uznał, że nie zdąży do końca kadencji. Ależ one były zainicjowane i były przygotowane, po czym przeleżały się w 2016 roku, nie wiedzieć czemu. Ale może były skażone moim przygotowaniem. Ale pana dyrektorzy jednak inne podejście mieli i tej wiary nie mieli, tak? No, dyrektor Tratkiewicz po tym piśmie napisał: odkładamy pracę na po wakacjach. W którym momencie dostał pan informację z KPRM-u, że poza ordynacją podatkową nie ma szans na przeprowadzenie czy przeprocedowanie w rządzie zmian zaproponowanych przez dyrektora Tratkiewicza, który przedstawił panu cały zestaw rozwiązań legislacyjnych? I wiemy już, że no, skupiono się na ordynacji podatkowej. Czy pan wiedział, że ten duża zmiana ordynacji podatkowej, ona nie może być zakończona w tej kadencji, że ona rzeczywiście albo będzie kontynuowana przez ten sam rząd, albo zasada dyskontynuacji, no, drugi może to wykorzystać. Czy pan uważał, że pan skończy te prace nad ordynacją podatkową do końca kadencji? Przypomnę, że duża nowelizacja ordynacji podatkowej nie tylko mogła być, ale i była przeprowadzona w 2015 roku. I to dotyczy nie tej nowej, której nie ma do dziś, tylko tej, która funkcjonuje i była bardzo znowelizowana i także uszczelniała system podatkowy. Nowelizacja VAT-u także była przeprowadzona i wprowadzona w życie. To może pan powie, w którym punkcie ordynacja uszczelniała system podatkowy? Szczególnie nam chodzi o podatek VAT i akcyzę. To, co pan pamięta, no. Kwestie dotyczące możliwości kontroli kar porządkowych. Myślę, że cały ten zestaw działań, które były w ordynacji wymienionych, to musiałem się skonsultować ze swoimi notatkami, ale on jest na pewno dostępny również w Jak są takie ważne, to pan pamięta, to proszę powiedzieć to, co pan pamięta.
Jak pan nie pamięta, no to oczywiście to warto też przypomnieć, że była wprowadzona nowelizacja ustawy VAT w tym samym czasie także. I wreszcie odpowiadając na pierwsze pytanie pana przewodniczącego, w którym momencie usłyszałem od pani, nie musiałem usłyszeć pani premier, tak? Znaczy, to nie było prowadzenie prac nad jednolitym, nad podwyżką stawki VAT na żywność. Nie potrzebowałem odpowiedzi, że to nie przejdzie w poprzednim parlamencie i w tym też. Czyli w ordynacji systemowych rozwiązań dotyczących uszczelnienia systemu VAT-owskiego no nie mogło być, tak? Ale szanowna komisja używa słowa systemowe w sposób, który chyba nie do końca rozumiem, co oznacza. Dla mnie system jest elementem czy zbiorem często małych rozwiązań. I na system podatkowy składa się wszystko, co w nim funkcjonuje. I dlatego, i przypomnę, że jeszcze nie skończyłem nawet wymieniać tych elementów uszczelniających, szczególnie podatek VAT, ale to wszystko składa się na działanie systemowe. JPK jest chyba najlepszym przykładem, który znajdował się w ordynacji podatkowej, a który miał bardzo istotne znaczenie tej nowelizacji, które miało istotne znaczenie dla uszczelnienia systemu podatkowego i chyba... W jaki sposób może pan przybliżyć, w jaki sposób on uszczelniał system podatkowy, ten JPK, który pan uchwalił? Czy pan go zaproponował? Z jednej strony usprawnienie i umożliwienie szybkiej kontroli podatkowej. Z drugiej strony przez konieczność elektronizacji ksiąg we wszystkich firmach Rzeczpospolitej. I oczywiście może zaryzykuję odpowiedź na pytanie, które padnie następne, ale jednolity plik kontrolny na żądanie nawet w znaczący sposób usprawnia możliwość prowadzenia kontroli skarbowej, a w docelowym rozwiązaniu umożliwia działania automatyczne. Za chwilę o tym pewnie będzie, dlaczego docelowym, dlaczego nie. Dobrze, a to oczywiście ułatwia kontrolę, to nie ulega wątpliwości, tylko ilu podatników jest objętych kontrolą? No, jaką pan ma wiedzę na przykład na ten temat? Ale to jest bardzo proste. Badanie 13% podatników, i to wyszło nam przy okazji wprowadzania systemu Polfisk, obejmuje 95% wewnątrzwspólnotowych nabyć, tak? I 40 tysięcy operacji. Tak? 1% z tego to są podejrzani. I tym samym przez właściwe typowanie podmiotów do kontroli jesteśmy w stanie większość zagrożeń w ten sposób wyłapać. I to jest, to nie chodzi o to, żeby dywanowo kontrolować wszystkich i losowo licząc na to, że któryś trafimy. Panie to ministrze, tak nie działa. Jak JPK mógł wpływać na typowanie? Tak? To, że ktoś ma, jak nie był przesyłany. Jak nie przesyłam, to jak ja mogę mieć? Co to ma za znaczenie, że ja wiem, że podatnik ma elektroniczną wersję? No, no dobrze, to odnieśmy się, dlaczego... Gdzie był zapis, że to jest element jakiegoś szerszego systemu, który ma potem ulec jakimś zmianom? W każdym dokumencie od uzasadnienia projektu ustawy. To jest element szerszy. To jest zupełnie oczywiste. Dlaczego JPK był początkowo na żądanie? Z bardzo prostego powodu. Jak początkowo, wprowadzenie, to było rozwiązanie ostateczne, wprowadzone. Nie. Wprowadzenie JPK po stronie firm stanowi gigantyczne obciążenie dla systemów informatycznych, księgowości, tego, jak one działają. Dlatego też przewidywaliśmy konieczność czy obowiązek wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla firm większych na początku, a dopiero z pewnym opóźnieniem dla firm mniejszych, które mają z tym większą trudność. To jest duże wyzwanie, nawet jeśli struktury logiczne XML publikuje się wcześniej, a nie tak jak w przypadku, jak to zostało ostatecznie zrobione przez Ministerstwo Finansów na 3 miesiące przed wprowadzeniem. Proszę sobie wyobrazić, wszystkie systemy księgowe, informatyczne trzeba dostosować do nowego systemu, który nawet nie jest znany 3 miesiące wcześniej. A co przeszkadzało, żeby wtedy wprowadzić obowiązkowy? Tylko czemu w
ustawie się nie znalazł zapis, że na przykład wprowadzony dobrowolnie od 16, na przykład obowiązkowy od 18. Przykładowo. Co przeszkadzało, nie było takiego takie zapisu. Rozwiązania zrobić. I teraz jaki jest, a teraz odpowiem pytaniem, to jest pytanie retoryczne, więc być może komisja pozwoli mi na to. Jaki jest sens wprowadzania automatycznego ściągania JPK, jeżeli nie wszyscy jej raportują? To nie ma absolutnie żadnego sensu. I JPK, który jest na żądanie, spełnia swoją funkcję wobec tych dużych firm, które raportują, a JPK, który jest automatyczny, nie przyczynia, nie pozwala nam na stworzenie algorytmów i obsługi tego, bo nie obejmuje całości działalności gospodarczej. To jest potrzebne, to ma sens, ale dopiero wtedy, kiedy wszyscy są na to gotowi. I to jest, był dalszy krok do wprowadzenia. Ale tego nie było w ustawie. Ale pan wie, że w tym samym terminie, przez was określonym jako dobrowolne, wprowadzono obowiązkowe, czyli można było. Wiem o tym, owszem. I to działa. I wiem również, że koszt obowiązków podatkowych ponoszonych przez polskich przedsiębiorców wzrósł bardzo znacząco i to wychodzi we wszystkich badaniach, choćby w tych, które cytowałem. No Polska już jest z 42 na 69 miejscu w łatwości prowadzenia podatków. Już 20 kilka miejsc ale w ciągu dwóch lat. No to pan tak? Planował obowiązkowe wejście, czy pan nie planował? No bo to jest trochę sprzeczne. No nie można było, bo to są straszne obowiązki po stronie przedsiębiorców, narzucamy im i to by się dokładnie wpisywało w tą filozofię pani premier, że ułatwiać, a niczego nie utrudniać, tak? Więc dlatego baliście się wprowadzić obowiązkowego, tak? Jakie inne było wytłumaczenie? Wszystko jest kwestią vacatio legis, wszystko jest kwestią pozostawienia czasu, przygotowania poszczególnych firm do tego zrobienia. Jeżeli nie ma vacatio legis dla przepisów, których nie ma w ustawie, no ich nie jeżeli było. Jeżeli odpowiednio wcześniej są gotowe, no nie, jest w ustawie obowiązek przejścia na JPK także dla małych firm z opóźnieniem. Był w ustawie, tak? On został przyspieszony. I to jest kwestia czasu. Jeżeli robimy coś na jutro, tak, w ciągu dwóch miesięcy, to koszty tego i konsekwencje negatywne dla gospodarki będą zupełnie inne, jeżeli to robimy z odpowiednim opóźnieniem. Ale dobrowolnie dawaliście bardzo długie vacatio legis, tak? Przy dobrowolnym układzie. No to co przy tak długim vacatio legis stało na przeszkodzie, żeby wprowadzić obowiązkowe, które wtedy jest elementem uszczelnienia, ponieważ rzeczywiście co miesiąc, i tak to działa w tej chwili, co miesiąc wpływają te dane do administracji skarbowej i można bardzo łatwo wtedy właśnie wykorzystywać systemy informatyczne i wyłapywać karuzele i tak dalej. Tam nawet w pierwotnej wersji ustawy w którymś momencie było dla dużych przedsiębiorstw od 2018 i to państwo wykreślili. Chciałem się też zapytać właśnie, dlaczego wykreśliliście, że w 2018 wejdą obowiązkowe dla dużych przedsiębiorstw? Dlatego, że to ma jedynie sens wtedy, kiedy jest dla wszystkich i jedyna rozsądna logika przeprowadzenia tego, to jest prowadzenie obowiązku dla wszystkich wtedy, kiedy wszyscy są gotowi. Kto tę decyzję podjął o wykreśleniu wtedy tego? Ale obowiązkowe dla dużych nie ma żadnego sensu. Ale no był w projekcie i ktoś to wyrzucił, więc kto tę decyzję podjął? Zakładam, że padło to, że było to element negocjacji na Komitecie Stałym Rady Ministrów, ale zupełnie mnie to nie dziwi, dlatego że z punktu widzenia szczelności systemu podatkowego wprowadzenie obowiązku dla wybranych tylko firm nie ma żadnego sensu. To po co pan to wprowadził do projektu resortowego, który poszedł na Komitet Stały, skoro to nie miało sensu w pana opinii? No właśnie, nie miało sensu, a jednak poszło, a na Komitecie Stałym, no, miałem przyjemność być członkiem Komitetu Stałego, no nie zapadnie żadna decyzja bez zgody ministra, tak? No wiceminister, który idzie, no musi mieć zgodę ministra na odstąpienie od jakiegoś zapisu, tak? Skoro zapis taki był, to musiał wiceminister, który tam był, uzgodnić z panem, że wykreślamy to. On sam przecież takiej decyzji nie podjął, no bo tak to nie działa. Więc musiał pan się zgodzić, wykreślamy, bo nie ma sensu dla dużych, a wcześniej zostało wprowadzone, czyli był sens. Nie jestem w stanie... Strategii też mieliście wpisane, że tak ma być. Nie przypominam sobie rozmowy na temat wykreślenia i nie jestem nawet pewien, czy to było na poziomie Komitetu Stałego, może to było gdzieś na fazie konsultacji, ale zupełnie mnie to dziś nie dziwi. I wcale w takiej formie nie ma to żadnego sensu. Wprowadzenie obowiązku dla wszystkich, zgadzam się,
jest potrzebne w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy wszyscy są tego gotowi. Pisał pan strategii działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej na lata 2014-2017. Tam było zapisane, że dla podatników tych dużych ma być to obowiązkowe. I znalazło się to w projekcie ustawy. I zamiast rozszerzyć to, bo to by miało sens na wszystkich podatników. Jak pan sam powiedział przed chwilą, że to dobre rozwiązanie. Z odpowiednim vacatio legis, to wykreśliliście i pan to zrobił, tak? No bo nie wyobrażam sobie, żeby kto inny, chyba że pani premier taką decyzję podjęła, tak? Wykreślamy to, bo nie ma sensu dla dużych wprowadzać, a dla innych to będzie sprzeczne z moim exposé. Czy taka była filozofia i tak decyzje zapadały? Czy proszę mnie wyprowadzić z błędu i swoją ocenę tej, czy przedstawienie faktów, że one były inne? Moja ocena jest zupełnie inna. Wykreślenie bądź pozostawienie obowiązku składania JPK przez duże firmy nie ma żadnego wpływu na zdolność analityczną, gdyż ten system i tak nie jest kompletny i pozostawia ogromne dziury. I prawdziwą różnicę, no dlatego lepszy projekt, czy równie dobry byłby taki bez prowadzenia tego obowiązku i dlatego tak zostało to zrobione. No ale był ten dylemat, tak? Dla jednych, dla dużych wpisujemy. No, skoro nie możemy tylko dla dużych, to albo rozszerzamy, albo wykreślamy to. No, ktoś tą decyzję musiał podjąć, tak? Pytam się kto, no, czy rozszerzamy na wszystkich, czy rezygnujemy także z tych dużych? No bo wykreślono ten zapis. Pan przewodniczący mógłby powiedzieć, o co chodzi. Był zapis, którym był obowiązkowy tylko dla dużych. Jak pan słusznie stwierdził, też się z tym zgadzam, wprowadzenie tylko dla dużych nie ma sensu. Trzeba wprowadzić dla wszystkich, żeby to miało sens. Jak pan również stwierdził, wszyscy, zwłaszcza drobniejsi przedsiębiorcy, muszą mieć dużo czasu na przygotowanie się, jest to trudne. W takim razie państwo powinni tam wpisać obowiązek na przykład dla dużych 18, dla wszystkich 20. Każdy przedsiębiorca ma informacje, ma czas, żeby się przygotować. Tymczasem państwo skreślili w ogóle ten obowiązek. Co po pierwsze, jeżeli pan gdzieś w cichości swojego serca planował i tym razem zakładał, że będzie druga kadencja, ten obowiązek jednak wprowadzić, to pan chciał zaskoczyć tym przedsiębiorców i wprowadził ich stan niepewności co do prawa, albo państwo w istocie nie chcieli wprowadzić tego obowiązku dla wszystkich. Chyba że jest jakieś trzecie rozwiązanie, którego nie rozumiem, bo jeżeli dla wszystkich było takie dobre i trzeba poinformować z wyprzedzeniem, to trzeba to było wpisać w ustawę, że będzie dla wszystkich w takim i takim horyzoncie czasowym. Jest jeszcze trzecie albo czwarte, już nie, troszkę zgubiłem tę możliwość. Mianowicie przypomnę, że przyjęty był właśnie projekt, czy przyjęte były założenia nowej ordynacji podatkowej, która zawierała bardziej kompletny system. Również w odniesieniu do klauzuli obejścia prawa i to było właściwe miejsce, żeby wprowadzać tego rodzaju nowe obowiązki. Ale klauzula, właśnie do klauzuli chcę wrócić. Klauzula unikania opodatkowania, ona została też wyrzucona z tego projektu. Ale chodzi o podatek VAT. To też się ale pan przewodniczący jest świadomy, że klauzula obejścia prawa czy unikania opodatkowania jest nie dotyczy VAT-u w ogóle. Dotyczy podatków. No tak jest. Dlaczego tak zostało zrobione? Dlatego, że została przesunięta do nowej ordynacji podatkowej. A jeśli chodzi o jej zdolność do uszczelnienia systemu podatkowego, ja uważam, że ona powinna się tam znaleźć. Do jakiej nowej? Pan przed chwilą powiedział, żeście nową wprowadzili. Nie, mówiłem o nowelizacji ordynacji podatkowej obowiązującej. A nowa, przez nową mam na myśli nowa ordynacja podatkowa, która była efektem prac Komisji Kodyfikacyjnej. No właśnie, no to tu się zgadzamy, bo pan, czyli właśnie o tym też mówiłem, że pewne zmiany były wprowadzone, a nowa ordynacja była procedowana bez jeszcze szansy na wprowadzenie. A to przepraszam, ale nie, bo tu jest kolosalna różnica w podejściu. W tym zimowym uszczelnieniu pan je zahamowuje, bo stwierdza, że nie skończycie do końca kadencji i założenie jest takie, że czego do końca kadencji nie uchwalicie, tego po prostu nie ma i nie będzie i nie ma przygotowania. Natomiast w tej sprawie pan z rzeczywistej, teraz uchwalanej nowelizacji, którą jak najbardziej w tej kadencji uchwalicie, nie zawiera tam pewnych rozwiązań, bo pan zakłada, że one będą w przyszłej nowej ordynacji, która będzie w przyszłej kadencji. No odwrotne podejście do tych dwóch spraw. Idealnie przeciwstawne. Sprzeczne ze sobą. Przypomnę, że
że dyskusje nad klauzulą obejścia prawa, dyskusje publiczne, także w mediach, jak toczyłem niekończące się utarczki na temat sensu tego, czy to będzie dotyczyło małych przedsiębiorców, czy też nie. Planowaliśmy cały szereg zabezpieczeń i te dyskusje na poziomie społeczno-konsultacyjno-publicznym były bardzo, bardzo trudne. I one spowalniały proces przyjęcia ordynacji podatkowej, także przyjęcia JPK. Z dzisiejszej perspektywy, patrząc, ile przypadków w ramach tej klauzuli zostało doprowadzone do końca, jeden, może dwa, trzy, pokazuje to, że zostawienie tego instrumentu na rozwiązanie kompleksowe było właściwą decyzją, dlatego że okazało się ono w rękach Ministerstwa Finansów i w rękach rządu, nawet po usunięciu całego szeregu zabezpieczeń, niespecjalnie skuteczne. No ale jednak plan działań z kwietnia 2014 nie przewidywał centralnego rejestru faktur, nie przewidywał miesięcznego i automatycznego JPK-u, nie przewidywał likwidacji miesięcznych rozliczeń VAT. Dlaczego nie wprowadzaliście tych rozwiązań? Były o nich dyskusje w ministerstwie, a jednak one nie były wprowadzane. No, ale proszę powtórzyć jeszcze raz, plan działań, który plan? Plan działań ministerstwa z kwietnia 2014 no, był, nie przewidywał tych rozwiązań w postaci, tak jak mówiłem, rejestru faktur, automatycznego JPK-u. Dlaczego nie chcieliście wprowadzać rozwiązań, mimo że dyrektor Tratkiewicz, tak jak powiedziałem, no już chciał wprowadzać wiele z tych rozwiązań. Centralny rejestr faktur, była mowa już o 2012 roku. Firma Excel przygotowywała pewne założenia do tego. Zrobiliście z tego JPK, tak? Ale czy zakładam, że pan przewodniczący sugeruje, że zmiany planu działań i uaktualnienie ich przez nowe działania, nowe inicjatywy i nowe propozycje jest jakieś niewłaściwe, że jak nie ma czegoś w kwietniu 2014 roku, a pojawiło się w 2015 roku, to chyba dobrze. Nie, no to właśnie dlaczego się zmieniła optyka? Czy nagle stwierdziliście, że możecie robić coś, co nie będzie dokończone w kadencji? No bo już pewne założenia zostały przyjęte, że nie będą zrealizowane i nagle następuje zmiana podejścia, tak? Szereg ona wynikała? Działania dotyczące szczelności systemu podatkowego zawierają, tak jak próbowałem wymienić, nie tylko kwestie dotyczące prawa, ale też i procedur, organizacji, współpracy międzynarodowej, edukacji itd. itd. Wszystkie te elementy są wprowadzane swoim rytmem. Nie każdy potrzebuje skomplikowanej procedury legislacyjnej z konsultacjami, założeniami i procesem sejmowym i można je robić znacznie szybciej. Ale przypominam, że to jest plan działań na lata 2014-2017, czyli co nawet do końca 2017 roku nie przewidywaliście, że w 2014, że zostanie coś takiego zrobione? No ale później minęło kilka miesięcy i dodaliśmy inne rzeczy, więc co w tym jest, jakby plan działań nie jest ograniczającym, dla mnie przynajmniej nie był, ograniczającym listą ograniczającą od góry. To znaczy, jeżeli jest sensowne rozwiązanie i potrzebne, które trzeba wprowadzić, to się je wprowadza, nawet jeżeli nie ma go w planie działań. Ale to już, jeżeli wtedy nie było szansy na wprowadzenie, bo nie ujęliście tego, a to w 2015 roku jaka była szansa na to, że zrobicie centralny rejestr faktur? W 2015 roku nie było szansy skończenia centralnego rejestru faktur, ale jak najbardziej była szansa w przygotowaniu się, no właśnie, do tego w kolejnych latach. W 2015 pan powiedział, że zaczynamy prace koncepcyjne. To czemu tych prac nie rozpoczęliście w 2014? Wtedy mówiliście, że tego nie zrobimy, bo do 17 nie ma szans, tak? W planie nie ma szans. Nie, nic takiego. No nie było tego w planie. Absolutnie nie było takiego uzasadnienia dla żadnego elementu
nie ma go, bo nie ma szans. Nie, w tej liście z 2014 roku lepiej byłoby, gdyby było ich tych elementów więcej, ale to nie było tak, że one były wycinane, dlatego że nie ma szans. W 14 nie było, bo nie ma szans, a w 15 już się znalazły, bo szanse nie, są. Nie, ale nie, pan przewodniczący powtarza jakąś tezę, która zupełnie nie jest prawdziwa. Dobrze, to ja mam pytanie. To dlaczego nie było w 2014? W 2014 uważali państwo to za element niepotrzebny, czy nieskuteczny, nie, czy z jakiego powodu? Nie trafiła. Dlaczego tam się nie pojawiła, nie wiem, ale inaczej. Nie było w tym decyzji. Nie wpadli państwo na ten pomysł jeszcze. Jak pan mówi, że pan nie wie, to kto wie? Inaczej. Nie był to wystarczająco skonkretyzowany pomysł. I to, że się tam nie trafił, jest raczej przeoczeniem niż decyzją, która została podjęta świadomie, nie wprowadzania czegoś. Tak? To, że coś nie jest na, no, przeoczenie, to, że nie jest na liście, i jak zresztą sami państwo widzicie, nie oznaczało, że prace nad tym nie były prowadzone i dalej. I zresztą teraz być może jest na liście, a ciągle tego nie ma, więc nie wiem, co jest lepsze. A czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania uszczelniające, które państwo przeoczyli, tak jak ten centralny rejestr? Ale mówimy o rozwiązaniu, którego nie przeoczyliśmy. Przeoczyliśmy na liście, a nie przeoczyliśmy w działaniu. To chyba jest lepiej, ale niż nie przeoczyć na liście, a przeoczyć w działaniu. Najlepiej jest w ogóle nie przeoczyć. W działaniu to dopiero 30 września 2015 roku, kiedy minister Cichoń pisze o tym, że rozpoczynamy prace koncepcyjne. Tak? No to jakie były szanse jakiekolwiek, że na koniec kadencji nagle chcecie pracować nad centralnym rejestrem faktu? I proszę mi powiedzieć, jak... Wygląda na to, że nie większe szanse niż na wprowadzenie po 4 latach tej kadencji. Na jakim etapie te prace koncepcyjne na koniec kadencji w 2015 roku, czyli wrzesień, październik, na jakim etapie one były? Ocena koniecznych inwestycji po stronie informatycznych, skala ilości faktur, które muszą być procesowane, wstępne działania dotyczące potencjalnego wykonawcy i tak dalej, i tak dalej. No to nie mam w tej chwili tych wyników przed oczami. Tak? No ale dotyczy to tego, no z czym się mierzymy, zważywszy na to, że jedyny funkcjonujący z rejestr faktur w tamtym czasie to była Portugalia i być może Chorwacja w jakimś ograniczonym zakresie. Kraje o wiele, wiele mniejsze, które no są w skali w gruncie rzeczy naszego województwa, więc w tamtym czasie był to projekt i propozycja zupełnie bez precedensów w żadnym kraju w Europie. Ale projekt, to znaczy na jakim etapie to było, tak? No już były jakieś założenia? Co zrobiliście? Czy dowiedzieliście się, że Portugalia to ma, no to już jakiś tam etap jest, tak? No to widzieliśmy się, w jakiej skali i z czym się mierzymy. Zanim jakikolwiek projekt o takiej skali informatyczny może być, nie wiem, przetarg rozpisywany, to najpierw po pierwsze trzeba zbadać, co robią inni. Ile na przykład w Portugalii faktur jest procesowanych w ciągu miesiąca czy w ciągu roku. Co to oznacza dla Polski, jeśli chodzi o skalę działalności i czy to oznacza to rozbudowę Radomia i zupełnie nową infrastrukturę, jeśli tak. No to już wiedzieliście, ile tych faktur w Portugalii jest przepracowywanych? Tak. Gdzie te dokumenty... Te dane, gdzie one były. No z pewnością nie u mnie w szufladzie, ja nie mam dostępu do tych dokumentów, które Wysoka Komisja ma. To minister Cichoń stwierdził, że był to na etapie podstawowym. Tak? Czyli rozpoczęto pracę dopiero, no nic jeszcze nie zrobiono. Minister Cichoń będzie wiedział lepiej ode mnie, na jakim etapie te prace zaczną. No on to określił w notatce, tak? Dlatego przypominam. Dziękuję, mój czas się skończył, także dziękuję. Dziękuję i pan przewodniczący Parda. Panie ministrze, czy miał pan doradców społecznych? Nie. W ogóle. Przez te całe 2 lata, tak? W jednym rządzie i w drugim.
Nie, jeżeli rozumiemy przez to sformalizowaną osobę. Oczywiście każdy ma mnóstwo porad dla ministra finansów, ale nie miałem zaradcy społecznej. Ale nie sformalizowaną jakąś osobę, która... Bo wiemy z tego, że pani Hajder też raczej nie była jakoś szczególnie sformalizowanym doradcą, a doradzała panu ministrowi. Nie miałem tego na myśli. Mówię o tym tylko, że gdziekolwiek minister finansów pojawia się na ulicy, to każdy ma do niego mnóstwo rad, ale i to są rady społeczne, ale nic w tym rodzaju. Czyli to nie było taką normalną praktyką, że ktoś ma takiego doradcę społecznego? Poprzednik... Nie wiem, jaką było praktyką. Ja nie miałem. Dobrze. Pracował pan zarówno z panem premierem Donaldem Tuskiem i panią premier Ewą Kopacz. Z którym premierem panu się lepiej współpracowało? Z jednym i drugim współpracowało mi się bardzo dobrze. Nie jestem w stanie określić, którym mi się lepiej pracowało. Inne są obowiązki, inne są... Inne jest otoczenie polityczne w zależności od czasu w ramach kadencji, ale to też jest zwyczajne. Tak? Znaczy minister finansów ma na swój sposób trudniejsze zadanie w ostatnim roku działania, czego dowodem są choćby ostatnie dyskusje na temat dymisji mojej następczyni, ale współpraca z jednym, zarówno z jednym, jak i z drugim premierem była dla mnie zaszczytem i przyjemnością. Rozumiem, ale czy w którymś rządzie miał pan trochę większą wolną rękę? Czy sam pan podejmował decyzję, czy wszystko musiało przechodzić przez premiera? Czy jeszcze ktoś dodatkowo w przypadku takich ważnych ustaw, z kim pan się konsultował, jeżeli chodzi o pracę, to one wyglądały identycznie w tych dwóch rządach, czy inaczej? Wyglądały dosyć podobnie, to znaczy... Minister finansów zarówno w jednym, jak i w drugim rządzie miał bardzo dużą autonomię i tym samym odpowiedzialność i był odpowiedzialny za siebie. Jednocześnie jednak ostatnie miesiące poprzedniej kadencji pani premier w exposé wymieniła cały szereg konkretnych bardzo działań i było... Wspominaliśmy już o tym, dyskutując o ordynacji podatkowej nowej i było bardzo ważne i egzekwowane w gruncie rzeczy dokończenie tych procesów i tych obietnic z exposé. I rzeczywiście ogromna większość nich udało się przyjąć przed końcem kadencji. Czyli to jest jakby to, co pani premier wymagała od pana, żeby realizować, tak, te elementy exposé, ale poza tym nie szczególnie interesowała się, jakby mógł pan sam podejmować decyzję w zakresie uszczelniania podatku VAT, tych problemów, wyłudzania. Chyba warto wyjaśnić, co, czym zajmuje się Ministerstwo Finansów, to znaczy, nie jest absolutnie możliwe, żeby nie interesować się tym, co robi minister finansów, będąc premierem. Bo wśród tych innych zajęć niż uszczelnianie, no to pewnie można wymienić stabilność finansową, regulację rynku finansowego, to jest istotne z punktu widzenia SKOK, zarządzanie stroną wydatkową budżetu, a więc wszystko, co jest wydawane w budżecie i każda nowa propozycja wydatkowa musi przejść przez ministra finansów. I to są dyskusje bardzo trudne, w których często uczestniczyła też pani premier. To zapewne tak, no bo wszyscy przychodzą po pieniądze, to jest bardziej zrozumiałe, ale czy ta strona dochodowa też tak samo była pani premier zainteresowana aktywnie? Była zainteresowana aktywnie, chociaż i tutaj szczególnie jeśli chodzi o łatwość prowadzenia działalności gospodarczej i to, żeby polski podatnik miał to 99%, aby miało jak najlepsze warunki i jak największej więcej ułatwień ze strony Ministerstwa Finansów, a jednocześnie pani premier była doskonale świadoma, że jednocześnie system podatkowy musi być szczelny.
Rozumiem. Czy była taka sytuacja później w tym nowym rządzie, że pan premier Donald Tusk albo ktoś w jego imieniu wydawał panu polecenia? W nowym rządzie? Nigdy. No w tym rządzie pani premier Kopacz. Nie, absolutnie nie. Czyli te wszystkie rzeczy przechodziły przez panią premier, nie było jakiejś jednej innej osoby zewnętrznej, z którą pan się konsultował w przypadku podejmowania ważnych decyzji? Nie. Dobrze, no ja trochę tak odniosłem wrażenie po ostatnim przesłuchaniu, bo pani premier co chwilę odsyłała do pana, to pan podejmował, to pan robił, i tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście pan sam, to w takim razie rozumiem, że w większości pan sam podejmował decyzje w tych tematach, ale proszę mi w takim razie powiedzieć, było takie też odznaczenie za zasługi finansów publicznych i między innymi pan Kapica też to odznaczenie dostał. Wtedy on powiedział, że symbolizuje to zainteresowanie pana ministra zmianami w resorcie Ministerstwa Finansów. Czy jakie zmiany pan dostrzegał, a poprzednik pana nie dostrzegał, które były istotne w tamtym czasie? No, nie wiem, czego dostrzegał czy nie dostrzegał mój poprzednik, ale no bo to argumenty... Pan tak naprawdę był jedną z pierwszych osób, które też wykorzystały tą możliwość odznaczenia, i tu pan minister Kapica i pani Hanna Majszczyk dostała odznaczenie. W Polsce jest kilka osób tylko odznaczonych. Pan był ministrem dosłownie 2 lata, a to odznaczenie miało miejsce już dosłownie po roku, więc dosyć szybko. To znaczy, że ta współpraca między wami była taka dobra, że to odznaczenie nastąpiło? Odznaczając, tam było kilka osób, nie tylko Jacek Kapica i nie tylko Hanna Majszczyk. Było tam również pani Ewa Adamiak i Jadwiga Bieńkowska, ale powody, dla którego to zrobiłem, były bardzo konkretne. I nie dlatego, że te osoby odznaczane jakoś zasługiwały na to o wiele bardziej niż inne z punktu widzenia pracy czy wagi, którą poświęcają pracy w Ministerstwie Finansów, ale też dlatego, że wartość tych zasług, szczególnie dla tych dwóch osób, Jacka Kapicy i Hanny Majszczyk, bardzo łatwo mogła być umniejszona przez albo gry polityczne, albo ataki ze strony także osób czy przedsiębiorstw prywatnych, i uważałem to za mój obowiązek w sytuacji bardzo trudnego funkcjonowania w życiu publicznym. Chodzi o Hanny Majszczyk, to było dotyczyło budżetu. Jeśli chodzi o Jacka Kapicę, chodziło choćby o sprawę walki z nieprawidłowościami w sektorze gier hazardowych, żeby to odznaczenie było jakąś rekompensatą za prywatne tak naprawdę, ciężkie prowadzenie, pełnienie tej służby. Rozumiem, czyli tutaj pan po prostu chciał taką trochę tarczę ze strony Ministerstwa Finansów dać, że pracujecie dobrze. Rozumiem. Czy w takim razie poprzednik nie widział w Ministerstwie Finansów nikogo, kto by zasługiwał na taką odznakę? Czy nie rozmawiał pan o tym? Nie mogę stwierdzić, co widział, albo czego nie widział poprzednik, ale być może poprzednik nie widział twarzy Jacka Kapicy na autobusach jeżdżących na przykład, tak? Albo, rozumiem. A czy w takim razie podczas przekazywania ministerstwa panu rozmawiał pan z panem ministrem w sprawie tych najważniejszych, najpilniejszych projektów, które trzeba byłoby zrealizować, i czy wśród nich pojawiały się te problemy wyłudzeń VAT-owskich? Przyznam, że ta rozmowa była dosyć długa, ale w gruncie rzeczy jedna, i zważywszy na ilość spraw, wyzwań i problemów, to pewnie za krótka. W listopadzie 2013 roku. Ile pan miał czasu na wdrożenie, ile pan miał czasu od informacji, że zostanie pan ministrem, żeby się przygotować do tej funkcji? Około tygodnia.
I z pewnością kwestie dotyczące szczelności systemu podatkowego były poruszane w tej rozmowie. Nie przypominam sobie, aby dyskutowane były konkretne projekty ustaw, bo nad tymi rozmawialiśmy w pierwszych tygodniach z członkami kierownictwa, zarówno po stronie VAT-u, jak i po stronie ordynacji podatkowej, ale ta sprawa była poruszona także w tej pierwszej rozmowie, czy tej przekazującej rozmowie. Czy wtedy pan minister Rostowski powiedział, że w zasadzie to wyłudzenia są, albo w zasadzie może ich nie ma, tylko ogólnie straty na VAT-cie to są związane z kryzysem i tego się musimy trzymać. Czy coś takiego padło, takie stwierdzenie, że no, zawsze są jacyś oszuści, którzy będą wyłudzać, ale jednak mimo wszystko no, my dostrzegamy jako no, pan minister Rostowski, jako makroekonomista, jest ogromny problem, ale on jest związany z tym, że był kryzys gospodarczy i z koniunkturą. Czy też wtedy padały takie stwierdzenia? Ale to stwierdzenie nie padało, ale ono nie musiało padać. Tak, ale dlatego, że było całkiem, było mi znane, przecież przez 16 lat wcześniej analizowałem zarówno polską politykę pieniężną, jak i fiskalną i rynki finansowe. I ścisłe powiązanie ściągalności podatków z koniunkturą było mi zupełnie znane, więc to nie padło, ale o tym akurat wiedziałem. Rozumiem, ale czy nie funkcjonowało takie przekonanie, że w związku z tym właśnie, że jest to ścisłe powiązanie, to nie przykładano się tak bardzo do ścigania przestępców i szukania tych karuzel VAT-owskich wyłudzeń? Zupełnie takiego wrażenia nie odniosłem podczas rozmowy w 2013 roku. Rozumiem. A w takim razie według pana kryzys do kiedy trwał? Czy był w ogóle w Polsce ten kryzys? Bo to powiem szczerze, że spotykamy się z bardzo różnymi opiniami i to różnych fachowców i trudno mi tutaj jakieś wypośrodkować swoją. Ryzykując może trochę hermetyczny język, ale jedną definicję końca, zostawiając w spokoju kryzys, spowolnienie, trudna sytuacja gospodarcza, jedną miarą tego jest używanie pojęcia luki produktowej, a więc różnicy pomiędzy ujemnej różnicy pomiędzy rzeczywistym PKB a potencjalnym PKB i ten trwał, ta ujemna luka produktowa trwała no, widocznie jeszcze w 2014 roku, trochę w 2015, skończyła się w 2016. Oczywiście, jeżeli kryzys definiujemy jako recesję, to jej nie było wcale i była ta sytuacja wzrostowa znacznie lepsza niż w innych krajach Unii Europejskiej, ale znaczące spowolnienie gospodarcze w porównaniu do potencjału było także w 2013 i 2014 roku. I to jest, tutaj odesłałbym Wysoką Komisję do baz danych AMECO Komisji Europejskiej, gdzie szacowany jest wzrost potencjalny, wzrost rzeczywisty i lukę produktową. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli chodzi o budżety służb specjalnych, bo z tego co wiemy, to bardzo często przychodzili do Ministerstwa Finansów z prośbą o większe środki, z prośbą o większe ilości osób, które mogliby zatrudnić, albo przynajmniej na zakup nowego sprzętu. Wiemy, że prawie zawsze byli odprawiani z kwitkiem. Co więcej, częściej ucinano im pieniądze niż dawano kolejne. Czy tutaj pamięta pan może rozmowy z szefami służb specjalnych i tego, o ile prosili, czy prosili, jak często? Oczywiście liczb żadnych nie jestem w stanie podać i nawet pewnie nie wolno mi było tego zrobić, ale pamiętam, że akurat budżety służb specjalnych za moich czasów, zarówno w budżecie na 2014, jak i 2015 rok były zwiększane i te dyskusje pamiętam. Po części wiązało się to również z kryzysem ukraińskim, ale akurat cięć budżetów służb nie w tym czasie nie przypominam sobie, że były, wręcz odwrotnie. Świadek Jarosław Gowin zeznał, że pierwsze obiecujące próby uszczelnienia systemu podatkowego zostały zapoczątkowane w okresie, kiedy był pan ministrem finansów, ale nie zostały zrealizowane. I w związku z tym pytanie,
jak bardzo rozszczelniony system na początku pan zastał. Jak przychodzi pan do ministerstwa, analizuje dane i wtedy stwierdza, że ile brakuje potencjalnie tych pieniędzy z VAT-u, których nie ma. Bo potem rozumiem, że już pan przygotowuje jakieś działania, to czy są wprowadzone, to już inna kwestia, ale no najpierw ta analiza musiała być wykonana zapewne. Liczby dotyczące szacunków luki VAT są znane komisji z różnych źródeł. To, z czego ona wynika, co się na nią składa, na ile związana jest ze stanem koniunktury, który, przypomnę, w 2013 roku był słaby. Bardzo. To jest znów, te dyskusje były prowadzone wielokrotnie w komisji. Moje podejście było raczej inne. Oczywiście brałem do wiadomości publikowane wtedy, bo dopiero wtedy pojawiały się te zwiększone szacunki luki VAT z KAIS-u i z Komisji Europejskiej i traktowałem to jako czynnik, który jest, no, też wymaga działania i w tej sprawie działałem, ale żeby jakby nic ponad te liczby, które wielokrotnie były już omawiane, tutaj nie mam tutaj do dodania. Rozumiem, czyli te zmiany w tych szacunkach były takie alarmujące i wtedy te działania były intensyfikowane w Ministerstwie Finansów odnośnie zmiany w prawie, odnośnie podatku VAT? Nie wiem, czy były intensyfikowane. Czy wszystko szło tak podobnym rytmem jak poprzednio? Żeby stwierdzić, czy szło podobnym rytmem, czy innym, to musiałbym mieć ogląd tego, jak szło wcześniej, a tego to być może komisja jest w stanie powiedzieć, ale jakby ja mam tylko porównanie ze swoją własną kadencją. Świadek Jerzy Martini zeznał, że były mu wówczas znane pojęcia mafia paliwowa czy mafia złomowa. Były też znane Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Jak wykorzystywał pan wiedzę członków Rady Prawa Podatkowego w Ministerstwie Finansów? Czy rozmawiał pan w ogóle z członkami Rady? Przyznam, że poza nominacją tych członków osobą, która głównie współpracowała z nimi, był Janusz Cichoń. Przede wszystkim być może Jarosław Neneman i na co dzień to oni byliby lepszymi, lepiej byli w stanie odpowiedzieć, jak ta współpraca wyglądała. Ja bezpośrednio miałem, no rzadko się widywałem. Mhm. Czy rzadko, czy w ogóle? No, poza tym jednym razem, kiedy ona była zawiązywana, to chyba w ogóle. Też właśnie świadek Jerzy Martini zeznał, że Rada nie doczekała się dialogu bezpośrednio z panem, a pytanie, czy prosiła o ten dialog też, czy? O ile wiadomo, nie. Rozumiem. Raport NIK-u w syntetyczny, klarowny sposób wskazuje, że nie zostały podjęte prace nad propozycjami długookresowych rozwiązań mających poprawić skuteczność zwalczania oszustw oraz uszczelnić system podatku VAT. I na końcu jest jeszcze dodane, że bliskie zakończenie prac Sejmu siódmej kadencji nie powinny stanowić bariery dla przygotowania nowych rozwiązań. Wiemy, że jakaś bariera była, bo one nie były wdrażane. Pytanie, czy ona była związana z tym, że po prostu baliście się, może obawialiście się wprowadzać nowe obowiązki przed końcem kadencji z obawy o utratę głosów? Jak tłumaczyłem to wielokrotnie, bariery takiej nie było wcale wewnątrz Ministerstwa Finansów. Była tylko ocena moja dotycząca szans przeprowadzenia całego procesu legislacyjnego w poprawny sposób i przyjęcia tego przez Sejm tamtejszej kadencji, ale absolutnie nie oznaczało to zatrzymania prac wewnątrz MF. Czyli rozumiem, że pan miał tak osobiste, wewnętrzne poczucie, że no nie powinniśmy teraz tego procedować, bo stracimy potencjalnie głosy w wyborach. Że nikt inny nie blokował, tylko pan po prostu wiedział, że no nie możemy teraz tego robić. Nie, bo ludzie się dowiedzą, że to jest jakiś kolejny obowiązek nakładany na nich, przynajmniej z JPK, żeby było obowiązkowe raportowanie. No a to przed kampanią wyborczą to jednak trochę brzmi no, niedobrze. Nie, tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że znając sposób, jaki pracuje Sejm,
każdej kadencji, a szczególnie pod koniec kadencji, tak oceniałem możliwość przyjęcia tego w Sejmie i tyle. To nie chodziło tutaj o kalkulację głosową popularności, ale raczej kształt dyskusji publicznej z jednej strony i to, co z projektu mogłoby wyjść z drugiej. Tak, znaczy takie odwrócenie, popsucie być może projektu pod koniec było też całkiem możliwe i doprowadzenie tego do końca w sensownym kształcie było mało prawdopodobne. Rozumiem. Ja powiem szczerze, że jestem posłem pierwszej kadencji, to może tak dopytam, czy w tamtych czasach było tak, że Sejm na te 10 miesięcy przed końcem kadencji już przestawał pracować? Czy zwalniał obroty, czy... Nie, ale to przyspieszenie obrotów nie zawsze dotyczyło projektów rządowych. Po drugie, zachęcało do modyfikacji tych projektów w sposób czasami bardziej chaotyczny. I jak to obserwujemy i dzisiaj, czasami z powodów politycznych może jakiś element, być może ważny, być wyeliminowany w ostatnim momencie, bo właśnie, bo szeregowy poseł coś zdecyduje, bo tak będzie to uznane. I więc rozumiem, a kto był takim? Ja nie kandydowałem w wyborach, więc trudno mi tutaj mówić o odbaniu o głosy, ale jednocześnie było też tak, że dyskusja polityczna dostaje innego zabarwienia w obliczu wyborów na pewno, tak? I to nie sprzyja uporządkowanemu sposobowi tworzenia prawa. Myślę, że dyskusja dzisiejsza nad prawem karnym też jest tego przykładem. Rozumiem, ale to jest wniosek z tego, że na rok przed końcem kadencji w ogóle Sejm nie powinien pracować, bo to prawo będzie tworzone zawsze źle. Nie, to nie jest prawda. Chodzi raczej o to, że produkty, które są dostarczane do Sejmu przez cały proces legislacyjny, rządowy, powinny być naprawdę dopracowane, bardzo dobrze przekonsultowane i również dobrze jest, i o tym bardzo dużo mówił Jarosław Neneman, aby społeczeństwo było do nich przekonane i tym samym były mniej kontrowersyjne. To wtedy ułatwia zawsze pracę także na poziomie Sejmu. Myśli pan, że społeczeństwo nie byłoby przekonane do ścigania przestępców, którzy wyłudzają VAT? Znów się odniosę do wypowiedzi Jarosława Nenemana na tej komisji. Kwestie i to, jak on odbierał klimat. Myślę, że ten balans pomiędzy ułatwianiem życia przedsiębiorcom i podatnikom z jednej strony, a restrykcyjnością systemu podatkowego z drugiej, on fluktuuje w czasie. I na pewno dzisiaj jest pod tym względem łatwiej, jeśli chodzi o świadomość społeczną. I to jest rzecz, której nie wolno ignorować, dlatego że ona powoduje, jakby ignorowanie jej, również tego procesu edukacyjnego, powoduje pogorszenie jakości przyjmowanego prawa. Kwestie poruszone tutaj STIR, tak, dostęp do rachunków bankowych przedsiębiorców. No, inwigilacja przedsiębiorców przez służby to nie jest rzecz, którą tak ważko można sobie każdego przekonać, tak? Że służby są w stanie stwierdzić, co, kiedy wydaje jaka firma, w jakim momencie. To jest z punktu widzenia konstytucyjnego, jest to nie lada wyzwanie, które każe powiązać jedną wartość konstytucyjną z drugą. I to są trudne decyzje, które nie najłatwiej się podejmuje pod koniec kadencji, na pewno. Rozumiem. Wspomniał pan o tym, że mógł jakiś szeregowy poseł zablokować to. Kto był takim szeregowym posłem w Platformie Obywatelskiej, który mógłby zablokować takie zmiany, z którymi pan by przyszedł?
Nie, przepraszam, to jest mowa, odnosiłem się tak naprawdę o ustawie o tam stacjach diagnostycznych, która decyzją prezesa partii rządzącej no była. No tak, ale tu mamy rok 2015. Nie, to była figura retoryczna, oczywiście nie o tym myślę. Nikogo takiego szeregowego nie było, oczywiście był z jednej strony, była wtedy pani premier, która była szefem, również szefem Platformy Obywatelskiej, ale też byli inni posłowie w dyskusjach na temat na przykład finansów samorządów. Już tutaj podziały partyjne przestawały mieć znaczenie i to była zupełnie inna już rozmowa, gdzie te podziały się stawały regionalne. Nie, tutaj nie miałem nikogo konkretnego na myśli w tamtej kadencji. Mhm. Ale o tych zmianach pan rozmawiał z panią premier już, czy z czołówką rządzących? Czy, no bo była decyzja, że jednak nie teraz, może bo będzie to źle przeprocedowane, bo może wybory i w ogóle, ale no, czy jakieś podejścia, próby takie wewnętrzne były z pana strony? Ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Jeszcze za czasów rządów premiera Tuska została podjęta decyzja i to nie było zapisane w prawie, ale było być może w regulaminie, ale w zwyczaju, że zmiany prawa dotyczące działalności gospodarczej wprowadzane są tylko dwa razy do roku. Z początkiem lipca i początkiem stycznia, po to, żeby nie powodować chaosu legislacyjnego i chaosu regulacyjnego, czy przepisów, które dotyczą przedsiębiorców. No po to, żeby dało się normalnie prowadzić działalność, a nie spędzać czas na śledzeniu tego, jakie dzisiaj ustawa wchodzi w życie. I ten element również miał znaczenie przy decyzji o tym, w jakim cyklu, z czym grupowane były poszczególne rozwiązania. I jeżeli te modyfikacje i nowelizacje ustawy o VAT miałyby być poprawnie skonsultowane i przeprocedowane, no to nie było szans, żeby one weszły w życie razem z ustawą, która była wtedy w pracach i która wprowadzała, no tak, no to tymi ustawami, które dotyczyły prawa gospodarczego, które były w pracach. Rozumiem, czyli do tego lipca wtedy byście nie zdążyli, dlatego już nie było tutaj powodu, żeby procedować to dalej. Przypomnę, że proces legislacyjny rozszerzenia odwróconego obciążenia, który był w nowej kadencji prowadzony, który w ogóle nie wymagał tych technicznych zmian, które i rejestru podatników VAT czynnych, które musieliśmy robić. On też zajął sporo ponad, nie, on zajął około roku, tak, więcej niż rok. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. Tyle powinny przynajmniej trwać prace legislacyjne nad prawem gospodarczym, bo to nie jest rzecz, która powinna być robiona tak sobie. Rozumiem. Z notatki Departamentu Podatku VAT z kwietnia wynika, że na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej przy Izbie Celnej w Warszawie w latach 2008-2013 wywóz właśnie smartfonów wzrósł o 1400%. Świadek Michał Kanownik zeznał, że kiedy zaczął rozmowę z resortem finansów, to zorientował się, że resort finansów nie ma świadomości skali problemu, ani wiedzy, że w ogóle problem istnieje, pomimo że były już dokumenty NIK-u czy MSWiA, raporty. Czy w takim razie pana poprzednik informował o tym, że jest ten problem? Czy on był znany w ministerstwie, wyłudzenia na telefony komórkowe? Jak pan przyszedł? Bo mówił pan, że jedną z pierwszych decyzji to była ta kwestia, tak? Że w grudniu pan już podjął. Czyli wcześniej w ogóle jakby w tej kwestii niewiele się działo. Co się działo, czy nie działo, nie to jakby nie dotyczy moich. No tak, ale pan przychodzi i musi wiedzy. Jeżeli chodzi zaczynać pracę, tak? Czy były już jakieś prace? Jeśli chodzi o wypowiedź pana Kanownika, wydaje mi się, że ona jest w sprzeczności z tymi liczbami, które, czy danymi, które pan przed chwilą podał. To znaczy, jeżeli one były,
jeżeli one były, to znaczy, że była i wiedza, i świadomość. A moje rozmowy z premierem Rostowskim dotyczyły spraw z pewnością bardziej ogólnych niż konkretne towary czy usługi, na których mogą być prowadzone wyłudzenia. Także to jakby o tych szczegółach nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy za to z członkami kierownictwa. Andrzej Parafianowicz najpierw, później Agnieszka Królikowska, którzy o elektronice owszem mówili i stąd też te prace zostały podjęte i wykończone. Mhm. Czyli w takim razie były już te prace wcześniej, jakiekolwiek z tym tematem ktoś poruszał to w Ministerstwie Finansów? Było coś, na czym bazowaliście, czy one w ogóle od zera wtedy wystartowały w grudniu? Do minister finansów nie śledzi stanu pracy. Nie jestem w stanie stwierdzić, jak zaawansowane były prace w ramach poszczególnych departamentów. To nie jest rzecz, której chciałbym nawet żądać i byłbym w stanie we wszystkich 40 departamentach. Domyślam się, ale akurat w tej sprawie przychodzi pan, chce się tym zająć. Ma tutaj też pisma czy zgłoszenia różnych organizacji, przedsiębiorców. I w takim razie pyta się kogoś podwładnego, czy już mamy rozwiązania jakieś, czy one są, czy w ogóle jakieś założenia są, czy musimy pracować od początku. Czy tej informacji pan wtedy nie zasięgał? Przyznam, że to, jak bardzo są, nie wiem, przemyślane pewne kwestie, jak no, mnie interesuje efekt, a nie koniecznie to co było wcześniej zrobione. Z mojego doświadczenia w administracji publicznej i szczególnie w Ministerstwie Finansów, który jest szczególnym ministerstwem, moje doświadczenie jest raczej takie, że jest tam znacznie więcej wiedzy i doświadczenia i przemyśleń, niż mogłoby się wydawać, i niemądrym jest ignorowanie informacji, sugestii, które idą ze strony służby cywilnej w Ministerstwie Finansów. Świadek Agnieszka Królikowska zeznała, że raport przygotowany przez zespół ekspercki powołany na mocy porozumienia Ministerstwa Finansów, MSW i Prokuratury Generalnej, przestępczość związana z podatkiem od towarów i usług, propozycje rozwiązań systemowych, trafił z pewnością do pana w 2015 roku w lipcu. Czy wie pan, dlaczego tak późno ten raport trafił do pana? No wiem, że wtedy trafił, on jest tak datowany, więc jeżeli raport jest z lipca 2015 roku, to trudno oczekiwać, żeby trafił wcześniej. No właśnie, że wcześniej nie był przygotowany żaden inny w tej materii. Jednocześnie wiele punktów, pozycji, które były tam wymienione, też nie były nowe, tak, nie były aż tak odkrywcze. Więc z tego punktu widzenia materia jego... Czyli nie był potrzebny w takim razie, rozumiem? Nie, oczywiście, że był potrzebny, choćby dlatego, że był efektem prac więcej niż jednego ministerstwa i tym samym dawał podstawę do bardziej skoordynowanych prac później, zarówno legislacyjnych, jak i operacyjnych w następnych miesiącach. I ufam, że był on później skutecznie wykorzystany również przez następny rząd. Rozumiem. Czy odnośnie tego raportu rozmawiał pan z panią premier też? Tak, był on przekazany pani premier, owszem. Czy dyskutowaliście też o tym raporcie? Oczywiście, że tak, tylko w lipcu 2015 roku to jeżeli chodzi o kwestie legislacyjne, tam nie było możliwości zmian czy wprowadzenia, i elementy związane ze stopniowym przekształcaniem kontroli skarbowej w profesjonalną policję skarbową i tak dalej, to są rzeczy, które powinny się dziać i powinny być wprowadzane, ale to jest to nie był ten etap prac legislacyjnych, który byłby możliwy do wprowadzenia. Rozumiem, czyli no musiał pójść do szuflady po prostu ten raport wtedy. Można to nazwać oczywiście jak się chce. Wspomniałem o ciągłości państwa. Chodzi o to, że prace, które są... Proszę
pomyśleć nad zachętami do działania. Tak? Na ile przygotowanie analityczne jakiegoś pakietu rozwiązań pod koniec kadencji w idealnym świecie, w którym myślałem, że jestem bliżej tego idealnego świata, jest normalnym działaniem, które jest dalej podejmowane przez następny rząd. Z jakimiś modyfikacjami politycznymi być może. I tym samym nie ma w tym absolutnie nic złego, wręcz odwrotnie, że pracuje się ciągle nad ułatwieniem życia przedsiębiorcom, uszczelnieniem systemu podatkowego, optymalizacją działania służby zdrowia itd., itd. I to nie są rzeczy skażone przez poprzedni rząd. Nie, one są dalej wykorzystywane przez kolejny. I tym samym z tego punktu widzenia ten raport był potrzebny i fakt, że wiele z jego wniosków jest wprowadzane i była wprowadzane w życie później, jest no, bardzo dobrze, że tak się dzieje. I to świadczy o tym, że był on potrzebny i nie był na darmo przygotowany. To prawda, był potrzebny. Szkoda rzeczywiście, że tak późno, ale pytanie jest takie jeszcze mam. Jakie proponował pan rozwiązania karno-skarbowe, by przestępstwa podatkowe, w tym przestępstwa VAT-owskie, były karane dotkliwiej niż te za fałszowanie pieniędzy? Czy były pomysły w tym zakresie? Z naszej strony egzekucja prawa i szkolenie sędziów i prokuratorów w znaczeniu przestępstw, interpretowaniu, sądzeniu przestępstw gospodarczych, to był ten wkład w upewnienie się, że przestępcy nie będą traktowani zbyt łagodnie, co się rzeczywiście z tego, co słyszę, działo. I naszą funkcją było, to było takie przyczynienie się do wyszkolenia służb prokuratorskich i sędziów, aby prawo w swoim kształcie i w swoich granicach było stosowane jak najsurowiej. A te szkolenia, one były od początku, jak pan przyszedł, czy one już były, one funkcjonowały, czy to zostało wprowadzone wtedy na nowo? Jakiś cykl szkoleń oczywiście był prowadzony wcześniej, ale... To w ramach wyłudzeń VAT-owskich, tak? Ale był to efekt porozumienia podpisanego w styczniu 2014 roku. 16 lipca 2014 roku podpisaliśmy porozumienie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i w ramach tych szkoleń w tamtym czasie wyszkoliliśmy 372 prokuratorów, asesorów, 208 sędziów orzekających w sprawach karnych. Te szkolenia były włączone do harmonogramu stałych szkoleń i chyba są prowadzone do dzisiaj z tymi samymi prowadzącymi. Od 2012 roku, o ile wiem, kontrola skarbowa szkoliła prokuratorów policji, ABW, CBŚ i tych szkoleń było przynajmniej 400 uczestników. Łącznie w tym czasie moim 2014-15 one dotyczyły 1200 osób takimi metodami dosyć zaawansowanymi. Czy w takim razie monitorowaliście te efekty szkoleń w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości odnośnie wyłudzeń VAT-owskich, że one są, nie wiem, bardziej karane albo lepiej wyłapywane? Czy tutaj współpraca dalej była potem już po tym raporcie? Nie mam tutaj żadnych informacji do przekazania i statystyk, którymi mógłbym się podzielić. Dobrze. Świadek Dariusz Łuczak zeznał, że na kolegium do spraw służb specjalnych, kiedy dyskutowany był budżet między innymi ABW, był pan uczestnikiem rozmów o przestępczości, czy też o problematyce uszczupleń należności względem Skarbu Państwa. Czy to wiedzę też pan potem wykorzystywał w tworzeniu prawa, czy przenosił ją do Ministerstwa Finansów, że musimy z tym i z tym walczyć, bo to też było dyskutowane między wami?
Tak, a jednocześnie warto pamiętać, że obieg informacji o przestępstwach gospodarczych, szczególnie jeśli chodzi o przestępstwa skarbowe, raczej przebiegał ze strony kontroli skarbowej do służb czy do policji. Często jest tak, że w mediach pokazywany jest sukces CBŚP, zatrzymanie przestępców VAT, ale to, co za tym sukcesem stoi, to jest praca wywiadowcza, analityczna służb skarbowych najpierw. Tak? Więc jakby to chyba jest dobre miejsce, żeby oddać to, co należne kontroli skarbowej, czy dzisiejszemu KAS-owi być może, bo często to oni są autorami tych sukcesów, które są później przypisywane policji. Stąd też myślę, że większość tej wiedzy o przestępcach skarbowych, nie mówię o wszystkich gospodarczych, raczej trafiała ze strony Ministerstwa Finansów do służb. Rozumiem. Bo wiemy też, jak przesłuchiwaliśmy jednego z dyrektorów Ministerstwa Finansów, to stwierdził, że no, sprzęt do analityki wywiadowczej, skarbowej był bardzo mizerny. Nie było środków na unowocześnienie tego. On ze swojego wcześniejszego doświadczenia w ABW wiedział, że tam dysponują nieporównywalnie lepszym. A teraz pan mówi, że to wy raczej przekazywaliście im informacje o tym w tą stronę, tylko że mieliście dużo gorsze warunki pracy. Czy w tej materii też pan starał się coś robić, jeżeli chodzi o unowocześnienie sprzętu, na którym pracowaliście? Przyznam, że nie miałem sygnałów dotyczących braku adekwatności sprzętu wyposażenia wywiadu skarbowego czy służb realizacyjnych. Wręcz odwrotnie, uczestniczyłem w wielu spotkaniach, prezentacjach, demonstracjach z tymi komórkami Ministerstwa Finansów i takich informacji mi nie przekazywano. Rozumiem, czyli nikt nie zgłaszał tutaj ewentualnie jakiegoś problemu czy niedofinansowania w tym zakresie? Nie znam żadnej instytucji publicznej, która by nie była niedofinansowana. Tak, znaczy to jest to oczywiście, więc zdziwiłbym się, gdyby ktoś zgłaszał, że jest przefinansowany. To się jeszcze nie zdarzyło w mojej karierze publicznej. Rozumiem. No mam na myśli ten przykład, czyli że niedofinansowana bardzo szczególnie, bo jeszcze było po drugiej stronie to ABW, które no, dysponowało dużo lepszym sprzętem. Nie pojawiła się taka informacja? Nie, takiej informacji nie miałem. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jaka jest pana relacja z Janem Krzysztofem Bieleckim? Według pana ministra Gowina on stał za rekonstrukcją rządu, w którym pan został ministrem finansów. Czy to prawda, czy? Tego nie jestem w stanie stwierdzić. To nie ja rekonstruowałem rząd i nie ja powoływałem ministrów. Jana Krzysztofa Bieleckiego znam od bardzo wielu lat. Ja jestem przed przyjściem do rządu, pracowałem w sektorze bankowym od 1997 roku i w tym czasie mieliśmy okazję się poznać i widywać. Znałem go też jako doradcę w KPRM. Ale na przykład nie rozmawialiśmy przed powołaniem czy przed rekonstrukcją na temat tego, co jest do zrobienia, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Na pewno nie z nim. Tak? Rozumiem. Proszę powiedzieć w takim razie ostatnie pytanie. Dlaczego eksperci w 2015 roku przyznali panu ocenę 1 w skali 1 do 6 w kategorii uszczelniania i usprawniania systemu podatkowego w Polsce? Nie wiem, jacy eksperci, ani tym bardziej nie wiem. To jest taki artykuł. Ani tym bardziej nie wiem dlaczego. Rozumiem, że nie dotarła do pana też ta informacja, nie ma pan tej wiedzy. Nie, nie mam tej wiedzy. Dotarło, być może tak to już jest, tak, że docierają te dobre informacje. Również od pana Kanownika, który bardzo dziękował Ministerstwu Finansów za sprawną pracę nad wprowadzeniem odwróconego VAT-u w elektronice. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, grożą nam głosowania na sali plenarnej za moment, ale jeszcze się próbujemy zorientować, jak dokładnie z nimi będzie, więc może pan poseł Murdzek, żeby nie tracić czasu obrad, zaczął zadawanie pytań, a ostrzegam, że być może za chwilkę je przerwiemy i to będzie taka dłuższa przerwa też, żeby już te i głosowania, i inne sprawy pozałatwiać. Proszę, pan poseł Murdzek. Temat już poruszony, jeśli chodzi o te akcenty priorytetu dla ordynacji podatkowej. Pytanie, czy były jakieś oceny takie skutków wprowadzanych zmian, które pokazywałyby, że rzeczywiście ta ordynacja podatkowa no, zapewnia lepsze, większe skutki i można poczekać czy zrezygnować w czasie niedocelowo z rozwiązań choćby czy z intensywności prac nad zmianami w ustawie VAT-owskiej. Czy jakby ocena skutków właśnie w aspekcie no szczególnie podatku VAT, bo też jasne jest, że już o tym też mówiliśmy, że w zasadzie pan minister wymienił jedno takie narzędzie jak JPK, pomijam jakby te wszystkie odbyte już dyskusje. I praktycznie w tym temacie uszczelnienia, no pytanie, czy było coś policzone, pokazane? Wymieniłem tych elementów podatkowych, które zostały przyjęte czy wprowadzone w życie trochę więcej. Czasami podzielenie ich na poszczególne ustawy to może być dosyć skomplikowane, ale... o ordynacji podatkowej, nie o w całości działań, tylko mówię to, co było w projekcie ordynacji podatkowej. Był tam ten JPK w takim kształcie, natomiast... Wprowadzenie możliwości kontroli zakładu, podmiotu zagranicznego, tam były kary porządkowe przy braku raportowania, o ile pamiętam, likwidacja kwartalnego liczenia to nie jest tam, ale odpowiedzialność solidarna wcześniej. W ocenie skutków regulacji zazwyczaj jest przy każdej z pozycji jest podana kwota dodatkowych dochodów, więc to jakby w dokumentacji musiało być. Ale nie w pamięci nie zostało. Nie, w pamięci do takich. Znacząca takich... kwota, że któreś z tych rozwiązań. A czy pamięta pan ocenę? Jeśli mogę, przepraszam bardzo, jeśli mogę, to jest jeszcze, przepraszam, jeszcze jest jeden istotny element, bo przecież bardzo dużo było dyskusji na temat tam 30-krotności, kary i tak dalej. No wprowadzone w życie rozszerzona kara porządkowa, no, inaczej, podwyższone odsetki za zwłokę w wysokości 150% w przypadku jakby znaczących uszczupleń i ewidentnego unikania opodatkowania, wtedy te odsetki były jeszcze podwyższone. Czy w pamięci zostało może właśnie, tak jak pan minister powiedział, kwota związana z JPK? Nie mam tego niestety w pamięci ani w dodatkach, przepraszam bardzo. Czy wprowadzając takie, a nie inne zapisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego, była i ewentualnie jak to wyglądało analiza potencjału informatycznego, jeśli chodzi o Ministerstwo Finansów, choćby potencjał Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu. No w takim aspekcie, jeżeli wprowadzamy na żądanie, to nie ma jakichś specjalnie obciążeń. Jeżeli wprowadzamy obligatoryjny, automatyczny, no to obciążenia systemu informatycznego i wymogi są zupełnie inne i czy taka analiza była i ona też wpływała na decyzję? Nie jest wykluczone, że ten aspekt był jednym z powodów, dla których automatyczne przesyłanie JPK nie było wprowadzane. To warto. No tak, to jest element, który jest często pomijany w analizach
wykonalności. Rozmawialiśmy o bazie danych podatników VAT czynny i możliwości sprawdzania. To też jakby coś, co uświadomiłem sobie w pełni, będąc w Ministerstwie Finansów, że systemy informatyczne w sektorze publicznym, szczególnie dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatków, są zupełnie bez porównania, jeśli chodzi o skalę. Z jednej strony no, skalę wyzwań, obciążenia i konieczności szczelności i bezawaryjności w porównaniu do sektora prywatnego. To są rzeczy, które są nie. I rzeczywiście no, na pewno to obciążenie byłoby znacznie większe, nie mówiąc już o centralnym rejestrze faktur. Czy w tym temacie były jakiekolwiek analizy, na przykład, że centrum no, ma jakąś pojemność i które rozwiązania możemy jeszcze wprowadzić, a które wymagają drugiego etapu rozwoju centrum, czyli kolejnej dużej inwestycji? Jest możliwe, że te analizy i taki argument był, ale ja nie mam jakby dodatkowych informacji i nie jestem w stanie sobie ani no, przytoczyć ich w tej chwili. W zapisach, jeśli chodzi o ordynację podatkową, jednym z zapisów, to jest akurat artykuł 193a, w paragrafie drugim jest mowa o tym, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych ma bazować... Przepraszam, panie pośle, muszę przerwać. Mamy informację, że dosłownie za chwileczkę głosowania, także wrócimy. Pan poseł powtórzy od początku to pytanie po przerwie. Ogłaszam przerwę do godziny 14.